Dobry wieczór Państwu, naszym słuchaczom, osobom nas obserwującym na profilu Muzeum Woli i profilu Fundacji imienia Mirona Białoszewskiego, jak również Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie naszych gościnie i gości na drugiej debacie pod tytułem Rozbrajanie wojny, która została zorganizowana w ramach trzecich spotkań mironologicznych i jest to wyjątkowe spotkanie w dobie szalejącej pandemii. Spotykamy się na platformie internetowej. Mam nadzieję, że mimo dystansu, jaki nas dzieli i geograficznego, i technicznego, dyskusja, rozmowa i przekaz, który będzie szedł za Państwa wypowiedziami, dotrze do jak największej ilości osób. Bardzo serdecznie dziękuję Fundacji imienia Mirona Białoszewskiego, że zwróciła się do Muzeum Woli o współorganizowanie tych spotkań. Instytutowi Kultury Polskiej również chciałbym serdecznie podziękować za pełne wsparcie. I by nie przedłużać i zostawić Państwa z naszymi gośćmi, oddaję głos naszym moderatorom Agnieszce Karpowicz i Maciejowi Bigniakowi. Państwu życzę udanej rozmowy i ostatnie słowo, jeżeli jakiekolwiek pytania do naszych gości będą chcieli Państwo skierować, prosimy je wpisywać w komentarzach, będą one przekazywane bezpośrednio do rozmówców. Jeszcze raz życzę udanej rozmowy i do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa na naszej debacie poświęconej współczesnemu pisaniu o wojnie. Na początek przedstawię naszych gości. Rozmawiamy dzisiaj z czwórką pisarzy. Naszym gościem jest pan Wojciech Jagielski, autor wielu ważnych książek o konfliktach i napięciach w różnych częściach świata. Były korespondent wojenny, wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej, Polskiej Agencji Prasowej, obecnie współpracujący z Tygodnikiem Powszechnym. Autor książek między innymi poruszających tematykę wojen w Czeczenii, Syrii, Afganistanie czy Ugandzie. Właśnie ukazała się dosłownie tydzień temu z kawałkiem ostatnia książka pana Wojciecha Strona Świata, w której zebrane zostały teksty opublikowane w Tygodniku Powszechnym. Drugim naszym gościem jest pan Paweł Pieniążek, korespondent wojenny, dziennikarz, reporter, autor trzech książek, które poświęcone są także konfliktom zbrojnym, wojnom. Dwie pierwsze z nich mówią o wojnie w Donbasie. Jest to książka Pozdrowienia z Noworosji oraz Wojna, która nas zmieniła. I ostatnia książka Po kalifacie, Nowa wojna w Syrii. Książka o wojnie w Syrii, która właśnie dopiero co została nominowana do nagrody Grand Press. Trzecią naszą gościnią jest Małgorzata Reimer, pisarka, autorka niezwykle poruszających książek poświęconych Rumunii i Albanii, w których opowiada o historii dwudziestowiecznej tych państw przez pryzmat historii zwykłych ludzi. I jest z nami także pan Serhii Żadan, jeden z najgłośniejszych współczesnych głosów literatury ukraińskiej, poeta, prozaik, autor wielu książek. Wiele z nich także zostało przetłumaczonych, właściwie jeżeli chodzi o prozę, to chyba no, większość, zostały przetłumaczone na język polski, a jego wypowiedzi będzie dziś tłumaczył pan Michał Petryk, który jest najwłaściwszą chyba osobą, która może to robić, ponieważ
zawdzięczamy mu spolszczenie, przeniesienie do języka polskiego wszystkich chyba prozatorskich książek Serhija Żadana, które ukazały się w języku polskim, beletrystycznych. Spotkanie prowadzi ze mną Agnieszka Karpowicz, reprezentująca Fundację Mirona Białoszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej. Ja nazywam się Maciej Byliniak, reprezentuję także Fundację imienia Mirona Białoszewskiego. Także zacznijmy naszą rozmowę. Zapraszam Agnieszkę do otwarcia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Muzeum Woli za gościnność online, za gościnne łącza. Spotykamy się dzisiaj w roku, który jest rokiem 50. rocznicy pierwszego wydania pamiętnika z Powstania Warszawskiego i chciałabym, żebyśmy przynajmniej, żebyśmy potraktowali pamiętnik jako punkt wyjścia do naszej dyskusji, stąd też przynajmniej to pierwsze moje pytanie, pierwszy temat, na który chcielibyśmy porozmawiać, będzie właśnie dotyczyło jeszcze Białoszewskiego. Ideą naszych spotkań corocznych jest za każdym razem jakby próba też odpowiedzi, nie tyle upamiętnienie samego Mirona Białoszewskiego, ale próba takiej odpowiedzi na pytanie o pewną aktualność, nośność, współczesność jego narracji, jego sposobu pisania. W 50. rocznicę wydania pamiętnika, który no w kulturze polskiej, jak wiemy, był czy został uznany za narrację bardzo przełomową właśnie w opowiadaniu o doświadczeniu powstańczym, szerzej wojennym. W tę 50. rocznicę po pierwsze no okazuje się, że właśnie temat wojny, mimo że Białoszewski ją w swojej narracji jak się wydaje, dość mocno rozbroił, o czym za chwilę. Temat wojny jest właśnie wciąż tym, tej przemocy, tak? Przemocy historii, nie tylko przemocy wojennej w sensie ścisłym. Jest takim tematem, który wciąż nie tylko jest aktualny, ale nawet powiedziałabym nabrzmiewa, więc jest to po części smutne 50-lecie wydania pamiętnika. My chcieliśmy dzisiaj przede wszystkim nie skupiać się na tym historycznym wydarzeniu jako doświadczeniu wojennym, ale właśnie zapytać o to, co w polskiej narracji o wojnie przez te 50 lat się wydarzyło, co się stało, jak ona się zmieniała. Stąd rozmowa bardziej o współczesności i taką właśnie aktualnością, tak, tej narracji Białoszewskiego w tle. Króciutko tylko, zanim przejdę do właściwego pytania, chciałabym tutaj dopowiedzieć, co rozumiem przez to, że Białoszewski w swojej opowieści o powstaniu rozbroił wojnę, prawda? Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten jego uznany wtedy za nowy, prawda, nawet obrazoburczy może sposób pisania o doświadczeniu wojennym. To, że doświadczenie wojenne zdeheroizował, sfeminizował, zdemilitaryzował też, można powiedzieć, ucodziennił, prawda, spróbował przedstawić z perspektywy jak najbardziej oddolnej perspektywy takiego bezsilnego świadka i ukazać pewną bezsilność człowieka, jednostki wobec właśnie tej przemocy, prawda, wojny, przemocy historii. Stąd też tytuł naszej debaty, właśnie rozbrajanie. I chciałabym zapytać w punkcie wyjścia właśnie o to, czy dla Państwa w jakikolwiek sposób, w Państwa biografiach lekturowych, w Państwa doświadczeniach, myśleniu w ogóle o właśnie o tym pisaniu, o doświadczeniu wojennym, o pewnej przemocy właśnie, z jaką historia wdziera się w życie jednostek,
Czy w jakikolwiek sposób w ogóle pamiętnik z Powstania Warszawskiego i ten przełom w narracji, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku pamiętnika, był obecny, czy w jakikolwiek sposób ustosunkowujecie się Państwo do tej narracji? To jest pytanie, znaczy proszę o odpowiedź oczywiście te osoby w tej chwili, które chciałyby na ten temat się wypowiedzieć. Również jeśli nie Białoszewski, to bardzo chciałabym dopytać na początek o to, kto jeśli nie Białoszewski, prawda? Czy moglibyście Państwo wskazać jakieś inspiracje, może inne właśnie lekturowe dla no, własnego myślenia właśnie o sposobie pisania o konfliktach zbrojnych i przemocy historii. Nie chcę wywoływać do odpowiedzi, poproszę pani Małgorzata, tak? Ja przyznam, że dopiero przed naszą dyskusją przeczytałam drugi raz książkę Milona Białoszewskiego i po raz pierwszy ją przeczytałam świadomie, więc można powiedzieć, że to jest takie moje pierwsze czytanie, bo ta lektura w liceum, no bardzo wiele wtedy czytałam różnych książek. To była po prostu jedna z wielu książek. Myślę, że kompletnie brakowało mi doświadczenia, żeby tę książkę przeżyć. I dopiero teraz, przed naszą debatą, jak ją przeczytałam, to zachwyciła mnie fizjologiczność tej książki. To znaczy jej rytm, który jest dla mnie rytmem ciała w bardzo dużej mierze. Rytm taki, powiedzmy, umysłu, który próbuje opisać różnego rodzaju fizjologiczne reakcje ciała. I to było dla mnie w jakiś sposób fascynujące, no bo z jednej strony mamy pamiętnik, a z drugiej strony mamy książkę, która powstała 22 lata później. Więc jest w jakiś sposób też opowieścią o pamięci i o pracy pamięci i o tym, w jaki sposób ona jakby funkcjonowała, bo też kiedy no, czyta się w ogóle wypowiedzi Białoszewskiego, to on wspomina też o tym, że on przez te 20 lat z hakiem nic innego nie robił, tylko opisywał tę wojnę, że ona ciągle wracała, że to było dla niego doświadczenie, powiedzmy, przełomowe i jedno z najważniejszych doświadczeń właśnie dlatego, że było doświadczeniem skończonym, że się zakończyło, że cały czas jakby było takim punktem odniesienia, prywatną cezurą i dokonywała się właśnie ta praca pamięci. I no, dla mnie przede wszystkim jakby pisarsko to był szalenie ciekawy zabieg, że z perspektywy tylu lat można po prostu napisać książkę, która będzie miała w sobie tak szaleńczy rytm i taką po prostu taką zdolność do wychwycenia strzępów pamięci. Że to w żaden sposób nie jest opowieść wycyzelowana, że to nie jest rzecz zamknięta, że on kompletnie unika właśnie tworzenia takiej wtórnej narracji heroicznej, jak ja z perspektywy 20 lat się na to zapatruję, tylko wręcz przeciwnie, no wraca do tego doświadczenia traumy takiego właśnie fizjologicznego, co ona robi z ciałem, jak ona, jak po prostu to doświadczenie tego permanentnego stresu, który trwa te ponad 60 dni, w jaki sposób w ogóle zmienia też ciało fizjologicznie. Jak w ogóle, jak funkcjonuje obraz, kiedy już kolejny raz widzimy na przykład coś szalenie traumatycznego, widok na przykład odciętych kończyn chociażby, w jaki sposób nasz umysł reaguje na to, w jaki sposób zamiera i w jaki sposób się broni i odgradza od tego doświadczenia. No i jakby to mi się wydaje szalenie ciekawe też taka z jednej strony, no powiedzmy, no, jakby wybuchowość tej narracji i taka bardzo zmyślna i prawdziwa jej, powiedzmy, naskórkowość, to o czym on mówi, że tak trudno po prostu wejść do głębi tego doświadczenia, że w jakiś sposób jest to cykl różnego rodzaju czynności, reakcji ciała, jakby, że to wszystko jest opowiedziane behawioralnie, że to jest, że tak dużo jest w tym pogonie ucieczki. I w jakiś sposób, no dla mnie z tej perspektywy czasu jest to fascynująca opowieść po prostu o pamięci, że można było z perspektywy tych 20 lat tak znakomicie opisać po prostu pamięć, która jest przede wszystkim pamięcią emocjonalną i pamięcią taką proceduralną, niejawną, pamięcią ciała różnego rodzaju reakcji.
A wracając jeszcze jakby do tej kwestii innych książek, to no, ja mam jakby to jest rzecz oczywista, ale dla mnie taką po prostu Biblią wojenną, czy powiedzmy trylogią wojenną, jest w samym centrum książka Aleksiejewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, właśnie ze względu na to doświadczenie kobiet i w ogóle też snucie narracji, opowieści, w jaki sposób to są takie niemalże po prostu ballady o wojnie, więc w jaki sposób ten zapis opowieści jakby chwyta całą tę paletę emocji różnego rodzaju sprzecznych. Znowu też deheroizacja wojny. I z tej mojej perspektywy jakby bycia teraz w Albanii, no to z jednej strony kultura kłamstwa Dubravki Ugrešić jako ta powiedzmy zapowieść czy wprowadzenie do wojny jugosłowiańskiej, a z drugiej strony Slavenka Drakulić, jako oni nie skrzywdziliby nawet Muchy, jako takie powiedzmy posłowie do tej wojny. I próba takiego, no powiedzmy, dania komentarza do tego, co się zdarzyło. I w obydwu tych książkach bardzo mocno wybrzmiewa to pytanie, jak to możliwe, że dopuściliśmy do tego. Jak to się mogło stać, jak mogliśmy na to pozwolić, jak mogliśmy być tak zrozumiali, że sądziliśmy, że to nam się nie przydarzy. No i to są takie dwie książki, które myślę, że cały czas jakoś z perspektywy Bałkanów są bardzo ważne i bardzo potrzebne. I na przykład ja mam takie wielkie marzenie, żeby tę książkę Kultura kłamstwa Dubravki Ugrešić przetłumaczyć na albański. Uważam, że to by była bardzo, bardzo ciekawa rzecz, która by świetnie wybrzmiała tutaj w debacie. Chociażby jako opowieść i o nacjonalizmie, i o nacjonalizmie jako folklorze, powiedzmy takim właśnie ocieplaniu cały czas nacjonalizmu, ale też o maczyzmie i w ogóle o męskich figurach i o wojnie z perspektywy mężczyzn. Jako takiemu doświadczeniu męskiemu i to wszystko, co się dzieje przed wojną, jakby cały ten język w debacie publicznej, który staje się taki maczystowski i patriarchalny. I tworzy też po prostu jakiś rodzaj takiego, no powiedzmy, pola jakiegoś wprowadzenia do tych aktów przemocy, które dzieją się później. Bardzo dziękuję. I co też warte tutaj w tym momencie podkreślenia, to jest właśnie ten wątek doświadczenia kobiecego i w ogóle kobiecości, o których pani mówiła w przypadku tych pozostałych lektur, bo no to jest bardzo mocno obecne w pamiętniku, prawda? Również Białoszewski jako mężczyzna opowiada przecież tę historię głównie z perspektywy matek, cioć, babek spełniających wszelkiego rodzaju funkcje właśnie opiekuńcze wobec dzieci, wobec siebie nawzajem, wobec mężczyzn. To one są prawdziwymi bohaterkami pamiętnika. A nie właśnie z tej perspektywy męskiej, co jest ciekawym tropem do właśnie tego wątku rozbrajania wojny, prawda? Kto z Państwa chciałby jeszcze odnieść się do wątku pamiętnika i wątku lekturowego? Mogę ja. W sensie skłamałbym bardzo, gdybym powiedział, że pamiętniki były jakimś dla mnie punktem odniesienia, bo kojarzy mi się głównie ze szkołą, a biorąc pod uwagę, że byłem mało pilnym uczniem w klasie maturalnej, to pewnie ich nie przeczytałem i przeczytałem je dosłownie pół godziny, skończyłem przed spotkaniem. I były, no, bardzo mi się podobały, bardzo były ciekawe z tej perspektywy, choć rzeczywiście ten zabieg literacki, znaczy, że można napisać pamiętnik 22 lata później, wzbudzał zawsze moje pewne, znaczy wzbudzał jakieś moje obawy i gdzieś mi to towarzyszyło po drodze. Z jednej strony jest to niesamowite i bardzo ciekawe, z drugiej strony z takiego mojego dziennikarskiego punktu widzenia, to zawsze jest to raczej właśnie opowieść o pamięci niż o tych wydarzeniach, co było, co też jest bardzo ciekawe. Tylko no, ileś tych momentów, jakichś takich właśnie o tej elementów i właśnie rozbrajania czy dekonstrukcji wojny, demitologizacji, deheroizacji były bardzo ciekawe. Właśnie bardzo dużo o tym tak naprawdę o wypróżnianiu się, o chodzeniu do wychodka. To są bardzo często elementy, które gdzieś są pomijane. Jakby to znikało, tego się bardzo wstydzimy. A ja bardzo dobrze pamiętam właśnie na Ukrainie to był taki element, którego żołnierze strasznie się bali, żeby nie zginąć w latrynie albo tam w łazience, bo to jest najgorsze, co może być po prostu. I to jest jakiś taki element, który próbujemy
próbujemy z siebie wyprzeć, on się tam bardzo mocno pojawia. Co też w kontekście całego kultu Powstania Warszawskiego jest też bardzo ciekawe, no i w ogóle punkt widzenia samego cywila, którego bardzo brakuje w tej opowieści. Jeśli tak krótko odnieść się do książek, to moje dwie chyba ulubione książki w ogóle poświęcone wojnie, to są, jedna to fikcja i to jest Orwell Brak Tchu, a druga to jest Milena Jeseńska i to jest reportaż, to są Ponad nasze siły. W ogóle Milena Jeseńska gdzieś w tej przestrzeni bardzo mało istnieje, głównie jako tam partnerka czy towarzyszka Franza Kafki, a ona naprawdę, jej teksty z czasów II wojny światowej były zjawiskowe. Z kolei Brak tchu też jest dosyć mało znaną książką Orwella, która jest bardzo ciekawa i opisuje perspektywę weterana I wojny światowej, który czuje nadciągającą II wojnę światową i wszystko mu mówi o tym, że ta wojna nadciąga, gdzieś ma to z tyłu głowy. No i właśnie to też jednocześnie nie jest książka o jakimś takim heroizmie, tylko o jakimś takim żołnierzu, który tam siedział w składzie, który przez przypadek, gdzie chronił tam chyba 3 puszek, w zupełnie nieistotnym miejscu, ale tak go przydzielili, więc tam został. Więc to są takie dwie książki na pewno. Inną to jest oczywiście depesze Michaela Hera z punktu tego w ogóle opisu dziennikarza i dziennikarza na wojnie, bo to jest w ogóle dekonstrukcja tego całego motywu o tym, że wiatr we włosach, piasek w oczy, dzielny bohater, dziennikarz, który przyjeżdża, tam opisuje, no w sensie takiej właśnie robienie gwiazdy żołnierza, więc to ta książka, jeżeli chodzi o rolę dziennikarza na wojnie, wydaje mi się, że jest już książką, która zostanie w historii na pewno reportażu wojennego. No i też jest mnóstwo książek, nie wiem, jak na przykład też nie jakaś bardzo znana książka, to jest Neitzel i Welzer, to jest książka Żołnierze, i to są badania psychologa, znaczy to jest praca psychologa i historyka o podsłuchiwanych żołnierzach, bo jeńcy niemieccy w Wielkiej Brytanii byli podsłuchiwani w celach i bardzo często spędzali tam miesiące, więc trochę o tym zapominali, więc to jest tak naprawdę odtworzenie i analiza tych rozmów, o czym oni rozmawiali, więc to też znowu mówi bardzo wiele o kondycji samego człowieka w trakcie wojny. Chociaż przytoczyłem jakieś takie książki poza Jeseńską i może poza Orwellem, które mówią trochę bardziej o żołnierzach, to jednak ta właśnie rola cywilna jest bardzo ważna i to właśnie rola cywilów i los cywilów to jest coś, na co najbardziej zwracam samemu uwagę, ale też tego szukam najbardziej w książkach. No mówię, tylko tutaj też ta perspektywa żołnierza też zawsze jest bardzo ciekawa, bo to też jest bardzo zheroizowane, zmitologizowane, a jak wygląda w ogóle psychika żołnierza, kim jest żołnierz, właśnie nie jakiś tam superkomando, z którego znamy z filmów, tylko taki zwykły, przypadkowy często facet czy kobieta, która trafia na wojnę, to też jest bardzo, bardzo interesujące i też staram się o tym wiedzieć jak najwięcej. Może ja się włączę. Ja oczywiście Mirona Białoszewskiego jako lektury poznać nie mogłem z racji PESEL-u chociażby i przyznam się, że z Pamiętnikiem pierwszy poważny kontakt miałem za sprawą syna i jego lektur szkolnych. Ja czytałem oczywiście wcześniej, ale wróciłem do tej lektury właśnie kiedy Piotrek był bodajże w gimnazjum. On miał dobrych polonistów, więc nie wykluczam, że ta książka była spoza lektury i mu po prostu kazano to przeczytać. I było to dla mnie takie ponowne odkrycie. Nie inspiracja, nie szukałem żadnych książek, żeby nie szukałem inspiracji dla dziennikarstwa w książkach, może tak, a w dziennikarstwie nie interesowała mnie tak zwana korespondencja wojenna. Interesowało i uważałem poważne dziennikarstwo. Za poważne dziennikarstwo uważałem dziennikarstwo, które specjalizuje się w jakiejś konkretnej materii. Nie można być specjalistą od świata i nie można być specjalistą od wojny, no bo co, wojna w Japonii jest taką samą wojną jak wojna w Kambodży. Może warto by było być specjalistą od historii tej Kambodży i Japonii, a od wszystkich historii nie da się być specjalistą. Wojnami zająłem się przypadkiem będącym skutkiem wcześniejszych wyborów. Chciałem zajmować się jako dziennikarz Afryką, później w ramach transakcji wiązanej dołożono mi jakąś też część świata inną, ale gdyby tam nie toczyła się żadna wojna, ja bym nie napisał żadnej korespondencji wojennej i wcale z tego tytułu nie czułbym się gorszy, pomniejszony,
ani że czegoś by mi tam brakowało. Ale zdarzyło się, że w tych moich regionach wojen było bez liku. Uważałem, że jako dziennikarz moim obowiązkiem jest po prostu pisać o tych wszystkich najważniejszych sprawach, które tam się dzieją, czy jest to zbiór bawełny, czy trzęsienie ziemi, czy wybory prezydenta, czy obalanie prezydenta, czy wojna wywołana przez wybory prezydenta, czy obalanie prezydenta. Więc książki nie były żadną inspiracją. Później nie szukam specjalnie lektur, które opowiadają o wojnach. Natomiast no, czytam, staram się czytać wiele i rozmaitych rzeczy. Państwo wymienili tytuły książek poza nimi, zwłaszcza poza depeszami Michaela Hera, które dla mnie w zasadzie powinny być podręcznikiem na szkołach dziennikarskich obok wszystkich ludzi prezydenta, żeby wszyscy ludzie prezydenta, Bernsteina i Woodrowa pokazywały studentom, jak się pracuje w redakcji, czego wkrótce nie będą znać. A depesze odmitologizowują, a może nie, może właśnie mitologizują, ale w inny sposób, zawód tak zwanego korespondenta wojennego. Ale jest to książka bardzo prawdziwa. Jeżeli ktoś by mi wyrwał i kazał wymienić parę filmów i książek, które przedstawiają moim zdaniem w prawdziwy sposób ten zawód, to z całą pewnością depesze jest jedną z nich. Ale dla mnie taką książką, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, chyba najbardziej siedzi w głowie, to jest książka Remarka, opowiadana z perspektywy cywilów, ale i żołnierzy, bo dzisiaj rzeczywiście opowieść o wojnie z perspektywy żołnierza jest inną opowieścią niż opowieść z perspektywy cywila, bo żołnierz jednak dzisiaj na wojnie jest mniej cywilem niż bywał kiedyś. Dzisiaj żołnierz jest żołnierzem zawodowym, którego uczy się do udziału w wojnie. Jeżeli on w wojnie nie uczestniczy, to całe to jego szkolenie psu na budę się nie przydało. I trzeba trzymać za to kciuki, żeby to wszystko było marnotrawstwem. Natomiast kiedyś żołnierzami byli zwyczajni cywile brani z poboru. To widziałem podczas pierwszej wojny czeczeńskiej i drugiej. Podczas pierwszej wojny czeczeńskiej w Czeczeniu spotykało się takich samych cywilów, jak ci cywile, których ci cywile, a dzisiaj w mundurach, zabijali, prześladowali, mordowali. Podczas drugiej wojny to już była armia zawodowa i troszeczkę inaczej się to wszystko odbywało. A pamiętam, Powstania Warszawskiego dla mnie jest tylko potwierdzeniem jakby mojego wyboru, też dosyć przypadkowego, że o wojnie należy opowiadać przede wszystkim z perspektywy ofiary albo ludzi, którzy nie mieli nic do powiedzenia, czy ta wojna wybuchła, czy nie wybuchła. Tymi, którzy mieli coś do powiedzenia, mam nadzieję, że zajmą się kiedyś trybunały specjalne. Natomiast opowiadać trzeba o tych, którzy zostali uwikłani w te straszne rzeczy, jakimi są wojnami. Ja w wojnie nic heroicznego. Nawet heroiczne czyny, których jest masa, z którymi masa mamy do czynienia na wojnie, to też są czyny tragiczne. Powstanie warszawskie było dla mnie rocznica wybuchu i pamięć była zawsze okazją, może nie okazją, pretekstem do żałoby, a nie do świętowania czegoś heroicznego czy jakiegoś zwycięstwa. To jest raczej mi się zawsze kojarzyło ze zniszczeniem, z grozą, z pogrzebem. I o tym jest książka Irona Biłoszewskiego. Ja jako lekturę w szkole musiałem czytać Kamienie na szaniec, opowieści o bohaterskich harcerzach, którzy jak trzej muszkieterowie pokonują całą hitlerowską armię. Nie mówię, że to był nieprawdziwy obraz powstania czy wojny, takie rzeczy się zdarzają, ale dla mnie prawdziwym obrazem wojny jest ta wojna z perspektywy tego, który nic nie zrobił, żeby ona wybuchła. Może właśnie dlatego, że nic nie zrobił, to one wybuchają. A można skazać, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Друзі, та я, власне, що хотів сказати, мій погляд буде, мабуть, максимально суб'єктивним і дистанційованим. To, co chciałbym powiedzieć, czyli moje spojrzenie będzie maksymalnie subiektywne i z dystansu. Тому що все-таки мені важко говорити про те, якщо не Білошевський, то хто? Я не знаходжусь всередині того польського контексту, дивлюсь на все це ззовні. Dlatego, że trudno mi będzie mówić, że jeśli nie Białoszewski, to kto, bo nie jestem wśród tego polskiego kontekstu, patrzę na to z zewnątrz. А друга проблемна точка, другий проблемний момент полягає в тому, що я прочитав Білошевського, мабуть, трішки запізно.
A druga kwestia problematyczna to jest taka, że przeczytałem Białoszewskiego troszkę za późno. Ja jego przeczytał wlitku 14 roku. Zaczytałem go latem 2014 roku. Коли в Україні вже почалася російсько-українська війна. Kiedy na Ukrainie już rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska. І думаю, якби я прочитав Білошевського до війни, то це була б зовсім інша лектура. Це був би зовсім інший наратив. I myślę, że jeśli przeczytałbym Białoszewskiego przed wojną, to byłaby to zupełnie inna lektura i zupełnie inna narracja. A zrozumiało, że z wiosny 14 roku wsa literatura napisana pro wojnę i pro pierwszą światową, i pro drugą światową, i inne wojny w Ukrainie sprzyjają się przez pryzmu naszej wojny. I oczywiste jest, że od wiosny 2014 cała literatura o wojnie, o pierwszej i drugiej, patrzy się na nią przez pryzmat, przez perspektywę naszej wojny. Тому що зовсім змінилися акценти. Dlatego, że zupełnie przesunęły się akcenty. З одного боку, це не дає можливості сприймати цю літературу об'єктивно, а з іншого боку, це дозволяє зрозуміти якісь такі речі, які не зрозуміє людина, яка, очевидно, сама не побувала в зоні війни. Z jednej strony to nie daje możliwości odbierania tej literatury obiektywnie, a z drugiej strony umożliwia zrozumienie takich rzeczy, których nie zrozumie ktoś, kto nigdy nie był w strefie wojny. Загалом в Україні, починаючи з літа 2014 року, було актуальним це питання: як писати про війну? W ogóle na Ukrainie, poczynając od lata 2014, bardzo aktualne stało się to pytanie. Як писати про війну. В новій історії України воїн не було, слава Богу, і відповідно не було досвіду писання про війну. Найновшої історії України, на щастя, воєн не було і не було досвідчення писання про війну. І відповідно з початком бойових дій багато хто з критиків довкола літературної публіки почав говорити про те, що от зараз мають з'явитися український Хемінгуей і український Ремарк. I w związku z tym wielu krytyków, wielu ludzi wokół literatury ukraińskiej mówiło o tym, że teraz powinien pojawić się ukraiński Hemingway i ukraiński Remark. A co jak na mnie w zasadzie jest pewną terminologiczną pomyłką, tому що російсько-українську війну жодною мірою не можна порівняти з першою чи другою світовою війнами. Co moim zdaniem jest terminologicznym błędem, dlatego że rosyjsko-ukraińskiej wojny w żaden sposób nie można porównywać z drugą wojną czy pierwszą światową. I насправді, якщо говорити от власне про Білошевського, то мені саме бракувало в цих розмовах питання про те, коли з'явиться український Білошевський, коли з'явиться ось така книга про цю війну. I naprawdę, jeśli mówić o Białoszewskim, to w tych rozmowach brakowało mi pytania o to, kiedy pojawi się ukraiński Białoszewski, kiedy pojawi się taka książka o wojnie. No i naprawdę, to można zrozumieć, czemu nie było takiego pytania. Na prewielki żal do naszego sormu, Białoszewski nie jest częścią naszego takiego ogólnokulturnego kontekstu, ogólnokulturnych jakichś rozmów. Można zrozumieć, dlaczego nie było takiego pytania, bo niestety Białoszewski nie jest częścią naszego kulturowego kontekstu, naszych rozmów na temat kultury. I duże szkoda, tому що, в принципі, от, на мою суб'єктивну думку, Білошевський показує, як можна говорити про війну, зберігаючи при цьому якусь людяність, зберігаючи при цьому якусь. Jakąś żywą, prawdziwą, tragiczną, dramatyczną intonację. I bardzo wielka szkoda, bo moim zdaniem Białoszewski pokazuje, jak można pisać o wojnie, zachowując człowieczeństwo, zachowując jakąś taką ludzką intonację. Szanowni koledzy, tu mówili właśnie o deheroizacji wojny w tej książce. Szanowni koledzy i koleżanki, mówili o deheroizacji wojny w tej książce. Це абсолютно справедливо, але ну погодьмося, що і згадані тут вище Ремарк з Хемінгуєєм в більшості своїх, ну, в своїх найкращих книгах вони теж не героїзують війну. І дуже слушно, але вспомнені přede mnie Ремарк і Хемінгуєй również не героїзують війни.
Натомість мені здається, якраз важливість і актуальність до сьогодні книги Білошевського в тому, він показує війну надто зблизька. Він показує війну, власне, не з парадного входу. Він показує цей бекграунд війни. Natomiast wydaje mi się, że istotne jest to, że Białoszewski, aktualne, że Białoszewski pokazuje w swojej książce wojnę z aż zbyt bliska i to nie jest żadna defilada czy coś tego rodzaju. Тобто зрозуміло, що про цивільних на війні писали багато письменників і в контексті Першої світової, і в контексті Другої світової. I jasne jest, że o cywilach w czasie wojny pisało wielu pisarzy i w kontekście pierwszej i drugiej wojny światowej. Ale mi zdaje się, że od własne w knize Białoszewsko pokazana ta wzajemopowiązaność i wzajemopreczność, wzajemozależność wojskowych i cywilnych na wojnie. Ale mi wydaje się, że w książce Białoszewskiego pokazana jest współzależność wojskowych i cywilów w czasie wojny. Коли мішенями є всі. Kiedy celami są wszyscy. Коли є всі м'ясом, яке то може зараз загинути будь-якою хвилиною. Kiedy każdy jest miękkim mięsem, które może zginąć w każdej chwili. І насправді, знаєте, от з 14-го року за ці 6 років в Україні вже написана, ну, ціла бібліотека книг про війну. I naprawdę od 2014 roku przez te 6 lat napisano na Ukrainie już całą bibliotekę książek o wojnie. A to duże różne książki. To bardzo różne książki. Bardzo propagandyjskiej literatury. Wiele literatury propagandowej. Bardzo literatury napisano bezpośrednio wojskowymi, weteranami. Wiele jest literatury napisanej bezpośrednio przez wojskowych, przez weteranów. І ось, мабуть, оця ветеранська проза, ветеранська література, як на мене, на мій суб'єктивний погляд, вона до сьогодні, мабуть, найбільш чесна і найбільш справжня, якщо можна так сказати. І, być może, та właśnie література pisana przez weteranów, moim zdaniem, przynajmniej jest najbardziej uczciwa i najbardziej prawdziwa. І парадокс полягає в тому, що я переконаний, більшість цих військових, які писали свої щоденники, мемуари, спогади, вони, я припускаю, вірніше, я, мабуть, впевнений, що вони про Білошевську просто не чули ніколи. І парадокс полягає на тому, що припущам, і в основі я певний, що ці військові, які писали свої пам'ятники, ніколи не слухали о Білошевську. Але в чомусь, в інтонаціях, в оптиці, в погляді на війну, вони багато в чому повторювали книгу Білошевського. Ale w intonacjach, w spojrzeniu na wojnę, w wielu kwestiach powtarzali to, co książka Białoszewskiego. Mi zdaje się, że to duże, duże ciekawe i duże ważne. Myślę, że jest to bardzo interesujące i ważne. To ja może przejdę do następnego pytania. Każdy z Państwa w swoich książkach, w których pojawia się temat wojny, zajmuje się tym tematem z różnych perspektyw, w różny sposób. I myślę, że może, żeby zarysować trochę też to pole, w którym wszyscy się Państwo znajdują, dobrze by było, żeby może każdy z Państwa powiedział o tym, o swojej motywacji, to znaczy jaka była Wasza droga do tego, żeby tym tematem wojny się w ogóle zająć. Pan Wojciech już po części na to pytanie właściwie odpowiedział przed chwilą, ale chętnie też usłyszałbym w wypadku pozostałych osób, jak to wyglądało. Może Panie Pawle, gdyby Pan powiedział. Mogę jeszcze tylko słowo, bo ja trafiłem tak na tę wojnę jako dziennikarz depeszowy, bo chociaż nazywa się mnie reporterem i pisałem reportaże, to całe swoje życie spędziłem w działach depeszowych. Kiedy zacząłem pisać reportaże, bo to jest miejsce, żeby opisywać ludzkie losy, a mniej depesze, w depeszach nie ma na to miejsce, to wtedy zrozumiałem, że te sytuacje frontowe, wojenne, z jednej strony są niebezpieczniejsze niż
sytuacje pokojowe, takie zwyczajne, ale z drugiej strony dla reportera o wiele łatwiejsze do pracy. Upraszczając wszystko, żeby nie przeciągać czasu i nie zabierać go kolegom, w życiu normalnym, codziennym ludzie się od dziennikarzy, od reporterów opędzają, traktują ich jako intruzów, to zrozumiałe. Przychodzi obcy człowiek i wypytuje nas o jakieś sekrety, o nasze najbardziej intymne sprawy. Na wojnie dziennikarz nie może się opędzić od ludzi, którzy chcą mu sami o swoim życiu opowiadać, jakby miał być ostatnim świadkiem albo jedynym świadkiem tego, co im się w życiu przytrafiło, jakby miał być świadkiem tego ich nieszczęścia i kurierem, który o tym nieszczęściu poniesie gdzieś wiadomość i może z tego tytułu sytuacja ich się poprawi. Więc jako reporter jeździłem na te wojny, no po pierwsze, że tamta sytuacja ludzi, te dramaty były wyrazistsze, bardziej skrajne niż w tych sytuacjach codziennych, ale także w jakimś sensie dlatego, że praca tam była łatwiejsza. A jednocześnie pana książki, w których pojawia się tematyka wojenna, no to nie są książki, które można by nazwać już książkami dziennikarskimi, czy nawet czysto reportażowymi. Wydaje mi się, że tutaj to są książki, które wchodzą też na trochę inny poziom, w których ja tak czytam niektóre z pana książek, w których pan też tej tematyki, tych wydarzeń wojennych i pisania o wojnie używa trochę jako narzędzia do opowiedzenia o swoich bohaterach, więc też o to chciałem zapytać właśnie o to przejście od dziennikarstwa depeszowego do tej formy, którą pan wypracował w swoich książkach, bo to był jakiś kolejny krok, prawda? Dziennikarstwo dzieli się na rozmaite specjalizacje. Dziennikarstwo depeszowe akurat może jest najbardziej wyraziste i najłatwiej je zdefiniować, czy wytyczyć granice, gdzie zaczyna się i gdzie kończy depesza. To jest i rozmiar korespondencji i charakter. Natomiast reportaż jest już czymś dużo bardziej płynnym. W zasadzie z tym my w Polsce mieliśmy zawsze kłopoty ze zdefiniowaniem, co jest reportażem. Bo za reportaż uważaliśmy te same książki Ryszarda Kapuścińskiego o Iranie i książki Wojciecha Giełły-Żelińskiego o tym samym Iranie. A to przecież były dwie zupełnie inne książki, tak jak oni byli zupełnie innymi pisarzami czy dziennikarzami. Ja nigdy nie miałem jakiejś skłonności, czy ochoty, żeby definiować swoje własne dziennikarstwo. Jeżeli ktoś uważa, że nie jest to reportaż w stylu kanonicznym, ma do tego prawo. Mnie to nigdy nie zajmowało. Ja szukałem najlepszej dla siebie formy opowieści. Jeżeli to byłaby poezja, to bym pisał wiersze, ale tutaj wrażliwości intelektu mi opatrzność poskąpiła, w związku z tym została mi tylko proza i to proza taka dziennikarska. Natomiast zawsze najbardziej interesujący i najważniejsze w tych reportażach, no to byli właśnie bohaterowie. To, co pan mówi, opowieść dziennikarska czy reporterska tylko wtedy ma znaczenie, jeżeli czytelnik potrafi się zidentyfikować z tą opowieścią. A on się nie zidentyfikuje ze statystykami czy z nazwami geograficznymi, nawet najbardziej egzotycznymi, tylko z ludzką historią, więc obojętnie, czy to była ludzka historia szeregowca powołanego do wojska, czy też lodziarza, któremu wybili w czasie demonstracji witrynę i wie, że za 3 dni znów mu ją wybiją, a on codziennie ją stawia, czy też historia prezydenta. Jeżeli prezydent byłby tak otwarty, że dziennikarzowi by się wyspowiadał, to się nie zdarza, bo prezydenci, premierzy, czy nawet generałowie, jeżeli już spotykają się z dziennikarzami, to żeby ich oszukiwać albo do nich przemawiać, a nie żeby się spowiadać. A ja nie miałem przyjaciół prezydentów, których bym znał tak jak swoich dobrych znajomych i potrafiłbym sporządzić inny portret. Jeżeli próbowałem, to na te portrety składały się opowieści znajome tychże prezydentów, ale to była bardzo moja osobista opowieść. Ja sam, wszystko jest bardzo subiektywne w tym reportażu, przecież ja wybierałem sobie na bohatera tego, a nie innego. Gdybym był w tym samym miejscu,
z Pawłem chociażby, to niewykluczone, że Paweł wybrałby kogoś innego i opowiedziałby o nim po swojemu, bo też się różnimy, tak jak Kapuściński z Brzyńskim, my się z Pawłem różnimy życiowym doświadczeniem, chociażby metryką, więc nasza opowieść będzie zupełnie inna, inną zupełnie będzie opowieść Małgorzaty. I to dobrze, i to właśnie jest chyba bogactwo tego reportażu, że tych opowieści może być tyle, ile jest bohaterów, o których opowiadamy, ale także tych narratorów. Dziękuję. Panie Pawle, a jak to było w Pana wypadku? Pan napisał jak dotąd trzy książki, każda z nich mówi o wojnie. Też trafił Pan na tę wojnę jako dziennikarz korespondent wojenny. Jak to wyglądało w Pana wypadku? Ja, moja historia jest, jak większość ciekawych rzeczy w moim życiu, jest historią przypadku. To znaczy nigdy nie interesowały mnie wojny, nie lubiłem wojen. Jakieś takie rzeczy związane z jakimś militaryzmem czy wojskowością były zawsze dla mnie nieinteresujące. Nie rozumiałem tego, nie chciałem się tym zajmować. I ja studiowałem ukrainistykę. Od czasu do czasu męczyłem na przykład obecnego tu Serhija Żadana, jakieś tam różne rzeczy, czy żeby ze mną porozmawiał, czy coś tam. Próbowałem, no jeździłem tam, pisałem, ale to było raczej pisanie jakieś takie o polityce, o społeczeństwie, trochę o kulturze. I w 2013 roku był Majdan, więc tam pojechałem. Potem zaczął się 2014 rok, tuż po Majdanie był Donbas, znaczy był Krym, na którym nie byłem niestety, i potem Donbas, gdzie pojechałem, ale też nie spodziewałem się, że jadę na wojnę tak naprawdę. Wtedy, gdy jechałem na początku, to wyglądało jak, no właśnie tak nazwijmy to antymajdan, w sensie bardziej brutalne, bardziej przemocowe, może nie takie kolorowe, nie takie festiwalowe protesty, ale nie spodziewałem się, że to będzie wojna i zupełnie nie byłem do tego przygotowany. Nie wiedziałem, jak to się robi, nie wiedziałem, że będę to robił. Tak naprawdę przyjechałem do Doniecka i tego dnia pojawiły się w Słowiańsku, oddalonym o bodajże 80 kilometrów od Doniecka na północ, pojawiły się zajęte przez prorosyjskich bojowników, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kto to były, to tak zwane zielone ludziki, pojawiły się zajęte przez nich od ukraińskiej armii transportery opancerzone, czy tam obozy bojowe piechoty. I wtedy zrozumiałem, że dzieje się coś poważniejszego, ale wciąż nie wiedziałem, że to jest wojna. Ja pamiętam przecież tak naprawdę dopiero w czerwcu zacząłem rozumieć, że jestem na wojnie. W sensie na początku to nie było jasne. To Serhii też pewnie będzie pamiętał, że te dyskusje o tym, czy to już wojna, czy to jeszcze nie wojna, kiedy to jest wojna, od kiedy, to tego nikt nie wiedział wtedy. I to było dla mnie też bardzo ciekawe przeżycie tak naprawdę, bo o tym się czytało. O tym jakoś tam wiedziałem, że ludzie, którzy trafiają na wojnę, nie wiedzą, że ta wojna się już toczy. I właśnie takie było moje doświadczenie na Ukrainie, że trafiłem w coś, co się zaczyna i nie wiedziałem co. No i jakoś z tym konfliktem ja sam, mówię tutaj, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tam cynicznie, ale po prostu z perspektywy takiej dziennikarskiej, jakiejś zawodowej, jakoś dojrzewałem z tym wszystkim, uczyłem się tego. Miałem tam wielu kolegów i koleżanki, którzy pracowali, już mieli jakieś doświadczenie, też którzy już tam gdzieś jeździli, wiedzieli, mieli też jakieś inne wsparcie redakcji, no bo w Polsce z tym różnie bywa. I się tego uczyłem. Uczyłem się, jak ta praca wygląda, jak to działa. Ale ja nigdy nie chciałem być korespondentem wojennym, też do końca nigdy o sobie nie mówię korespondent wojenny, bo tak jak mówił z kolei Wojtek, to no nie zajmuję się wojnami na całym świecie, zajmuję się konkretnymi miejscami i interesują mnie konkretne miejsca, a nie każda wojna. To znaczy, jeżeli coś się gdzieś dzieje, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej czy w Azji Wschodniej, które są szalenie ciekawe, ale zupełnie nie mam o nich pojęcia, czy w Afryce. I ja zupełnie nie znam się na tych miejscach. Więc zawsze wydaje mi się, że jeżeli już tam jadę jako osoba, która ma pisać, jako osoba uprzywilejowana, bo dziennikarz na wojnie zawsze jest najbardziej uprzywilejowaną osobą, która może przyjechać, może wyjechać, o której wszyscy mniej lub bardziej dbają i noszą jak jajko, to chciałbym przynajmniej coś do tego wnieść i mieć za sobą jakąś wiedzę. Więc to jest tak pokrótce ta historia. No nie chcę tutaj za długo mówić, bo jest sporo osób, a czas jest ograniczony. Dziękuję. Panie Serhiju, to do Pana mam pytanie.
Myślę, że pana perspektywa jest trochę też inna. Jałoszewski powiedział, napisał, to historia przyszła do mnie, nie ja do niej. I pewnie pan jako osoba pisząca o wojnie, która dzieje się w pańskim kraju, i nie tylko nawet w pańskim kraju, ale też właściwie w miejscach, z których pan pochodzi, prawda, no to jest coś, co dotyczy pana bezpośrednio i osobiście. Książka, powieść Internat, którą pan napisał, no myślę, że jest ważną książką nie tylko w kontekście wojny w Donbasie, ale w ogóle opowiadania o wojnie, właśnie o doświadczeniu cywilnym wojny. I chciałbym pana zapytać właśnie o to, jak pan wspomina ten moment, kiedy ta wojna się pojawiła i w jaki sposób ona wpłynęła na pana twórczość. Ja czytałem jeden z wywiadów gdzieś mniej więcej sprzed roku, w którym pan powiedział, że właściwie od 2014 roku wszystko, co pan napisał, jest związane z wojną. I o to chciałbym zapytać. Ну, для мене мотивація писати про війну, звичайно, не була літературною. Вона, скоріше, була дуже особистісною. Dla mnie motywacją do pisania, ta motywacja do pisania o wojnie to nie była literacka, tylko osobista. Я пам'ятаю, якісь перші тексти з Донбасу почав писати в квітні 2014 року. Pierwsze teksty z Donbasu zacząłem pisać w kwietniu 2014 roku. Це якраз той час, про який згадував Павел, коли власне ситуація була максимально незрозумілою зсередини. To właśnie ten czas, o którym wspominał Paweł, kiedy sytuacja była od środka kompletnie niezrozumiała. Ми з друзями були власне в цих от містах Луганськ, Донецьк, Алчевськ. Це міста, які сьогодні окуповані. Byliśmy z przyjaciółmi właśnie w tych miastach, w Ługańsku, w Doniecku, w Alczewsku. To miasta, które są teraz okupowane. Ja wtedy pisałem taki codziennik i codziennie namagał się pisać jakieś teksty o tym, co ja widzę dookoła siebie i wykładał to w internecie. Pisałem wtedy taki dziennik, opisując rzeczy, które widziałem wokół siebie i rzucałem to do internetu. А наскільки я знаю, Міхал приклав ці тексти, вони вийшли в Польщі, по-моєму, та Міхал, якщо не помиляюсь, називалися Луганський щоденник. Ні. Не вийшов? Ні. Ну, не вийшов. Якісь тексти були перекладені, але здається, вони не виходили. Вони німецькою вийшли, так. Ну, тим не менше, не так важливо. Не указалися в Польщі. Częściowo, część тих текстів указало ще в критиці політичної, по просто як фельєтон. Ну, я повторюся, що, власне, мотивації була якраз щонайменше якась естетична, письменницька мотивація. Повторюю ще раз, що мотивація то не була жодна естетична, писарська річ. Набагато важливіші були ті голоси, які там доводилося чути весь час. О віле більш важливі були ті голоси, які вчора приходило там слухати. Голоси людей з проукраїнською позицією, голоси людей з сепаратистською позицією. Голоси людей на становищах проукраїнських чи сепаратистичних. Голоси людей, які цікавилися політикою і які політикою ніколи не цікавилися. Голоси тих, хто інтересувалися політикою, і тих, хто ще політикою ніколи не інтересували. Але в цих голосах була одна дуже важлива річ. В них була, відчувалася страшенна непочутість і відчувалася потреба почутості, потреба бути почутим. Але єдна була спільна річ, в тих всіх голосах можна було відчути таку неслышальність, та потреба бути услышаним. Ну, для мене це, власне, був, мабуть, найбільший початковий стимул писати про війну. To była największa dla mnie początkowo stymulacja do pisania o wojnie. W mene 15 roku wyszła książka Życia Marii, tam gdzie były własne wiersze napisane 14 roku, wiersze pro wojnę. W 2015 ukazała się moja książka, tomik wierszy Życie Marii, i to były właśnie wiersze o wojnie. І я в цю саму книгу, крім своїх віршів, теж дозволив собі помістити власні переклади циклу Чеслава Мілоша «Голоси бідних людей». В тій самій книжці, опроч власних віршів,
Pozwoliłem sobie zamieścić przykłady Miłosza Głosy biednych ludzi, tak się nazywa? Так. Тому що, от, власне, мені теж ця паралель із воєнними віршами Мілоша, вона мені страшенно важлива була. І це, власне, це було страшенно суголосно, дуже схоже на те, що писав Мілош про Варшаву і Краків 43-44 років. To było dla mnie bardzo ważne, ta paralela z wojennymi wierszami Miłosza. To był taki jednogłos niesamowity, no właśnie z tymi wierszami z 14-15 roku. Себто йшлося про тотальність смерті, про її невибірковість. Chodziło o totalność śmierci, o to, że ona nie wybiera. І йшлося так само про те, наскільки знакомою, наскільки нетривкою є пам'ять. I chodziło też o to, na ile nikła, na ile nietrwała jest pamięć. І відповідно це викликало бажання і необхідність зафіксувати ось ci голоси війни. I w związku z tym to wywoływało pragnienie i konieczność zapisania tych głosów wojny. Я дуже добре пам'ятаю, 3 травня я вилітав літаком із Донецька на Київ. I bardzo dobrze pamiętam, 3 maja leciałem samolotem z Doniecka do Kijowa. Це були останні тижні, коли працював Донецький аеропорт. To były ostatnie tygodnie, kiedy działało lotnisko w Doniecku. І літак був заповнений от людьми, які тікали з Донецька. Samolot był pełen ludzi, którzy uciekali z Doniecka. Я сидів і на ноутбуці писав от черговий пост, своє власне враження, те, що я бачив в Донецьку перед цим. Siedziałem i na laptopie pisałem kolejny post, swoje spostrzeżenia, to co widziałem w Doniecku wcześniej. І поруч зі мною сидів молодий бізнесмен. Він так піддивлявся за тим, що я роблю. В якийсь момент він мене зупинив, каже, що ти пишеш? Запитай мене, я тобі краще розкажу, що відбувається. Obok mnie siedział młody biznesmen i tak zaglądał w ekran i mówił, zatrzymał mnie i mówił mi, co ty tu piszesz, ja ci lepiej opowiem, co tu się dzieje. Тому що я от власне зі Слов'янська, і в мене вчора солдати Гіркіна забрали бізнес. Dlatego, że ja jestem właśnie ze Słowiańska i wczoraj żołnierze Hirkina odebrali mi mój biznes. Ну я власне ну з того часу і намагався писати саме про цих от бідних людей. Ну хтось із них бідний, хтось зовсім не бідний, але так чи інакше ця приватність голосу. Окремішність голосу на війні для мене й досі лишається визначальною. I od tego czasu starałem się pisać o tych biednych ludziach, którzy zupełnie nie biedni niektórzy, ale właśnie ta prywatność, osobność ich głosu była dla mnie najbardziej ciekawa. Мені здається, про війну не варто писати, вірніше, коли пишеш про війну, не варто вживати слово «ми». I wydaje mi się, że o wojnie nie warto pisać. Kiedy piszesz o wojnie, nie warto używać słowa my. Набагато чесніше і правильніше і переконливіше, коли ти говориш я або ти, або він, або вона. Dużo uczciwiej i bardziej przekonujące jest, kiedy piszesz, używać słowa ja albo ty, albo on, albo ona. Dziękuję. I to samo pytanie chciałbym zadać Pani Małgorzacie Reimer. W Pani wypadku, w Pani książkach, które dotychczas się ukazały, tematyka wojenna wprost się nie pojawia. Natomiast wiem, że obecnie pracuje Pani nad książką, w której takie wątki będą i chciałbym, żeby Pani o tym opowiedziała. Ja w ogóle nie miałam zamiaru się zajmować wojną. No, ale ponieważ mieszkam już prawie od 6 lat w Albanii, to siłą rzeczy ta kwestia niby wojny 97 roku cały czas powracała w rozmowach z moimi znajomymi. I to myślę, że ta potrzeba też zebrania tych ich wspomnień wzięła się z tego, że chciałabym lepiej rozumieć ludzi, których znam na co dzień, którymi się otaczam. Jakby mam to życie jakby rozpięte pomiędzy Polską a Albanią, więc siłą rzeczy
rozmawiam bardzo dużo z ludźmi wokół mnie i też chciałabym zrozumieć, skąd się biorą jakieś różnego rodzaju ich reakcje, czy chciałabym, rozmawiając z nimi wchodzę w jakiś sposób w mapę ich wspomnień i w pewnym momencie zrozumiałam, że wśród tych ludzi, powiedzmy 10 lat młodszych ode mnie, takich, którzy teraz mają 25 lat, 26, 27, te wspomnienia związane z niby wojną 97 roku są bardzo ważne. Że bardzo często słyszałam o tym, że to są ich pierwsze albo jedyne wspomnienia z dzieciństwa. I to było dla mnie w jakiś sposób fascynujące, bo też nagle okazywało się, że my kompletnie nie możemy się spotkać na płaszczyźnie takich, powiedzmy, bardziej intymnych wspomnień z dzieciństwa, no bo mamy bardzo podobne doświadczenie, powiedzmy, przełomu tego kapitalistycznego, neoliberalnego, to co jakby wpływa, co się pojawia wraz z tym nowym światem kapitalistycznym. Można to wszystko jakoś opowiedzieć i nagle pojawia się to doświadczenie jakby wojny, tej quasi wojny, którą oni jako dzieci przeżyli. I to doświadczenie w jakiś sposób też sprawia, że inne wspomnienia bledną. Ja ostatnio chciałam po prostu porozmawiać ze swoimi znajomymi o ich ulubionych bajkach z dzieciństwa. I jakby ich reakcja była taka dosyć dziwna, bo wiele osób uznało to pytanie za w jakiś sposób nieadekwatne. To znaczy mówili mi, że rodzice w ogóle nie mieli czasu, żeby im czytać jakieś bajki, że to był czas takiego chaosu, zamieszania, słabości instytucji, że nikt w ogóle o bajkach nie myślał, że oni żadnych bajek nie pamiętają, a jedyne co pamiętają to właśnie są te różnego rodzaju obrazy wojen. I pamiętam, umówiłam się na rozmowę, na wywiad z dziewczyną 22 czy 3-letnią i pamiętam, wspominałam o tym jakby innej osobie i ona powiedziała, co taka młoda dziewczyna może ci powiedzieć, co taka młoda osoba jakby ma dla ciebie do zaoferowania. I nagle okazało się, że ta dziewczyna już od samego początku tak jakby snuje tę opowieść poprzez obrazy jakiejś takiej straszliwej przemocy, wobec której była bezradna. I nagle okazuje się, że mimo, że ten epizod trwał raptem powiedzmy 3 miesiące i oczywiście można mówić o tym, co było wcześniej, co było później, ale to doświadczenie było powiedzmy w jakiś sposób też krótkotrwałe w porównaniu z taką wojną, która jakby trwa długo i rozgrywa się w coraz bardziej dramatycznych odsłonach, to jednak okazuje się, że ci młodzi ludzie bardzo głęboko tego doświadczyli i to było po prostu jakaś taka zniszczenie ich świata, powiedzmy, że jednak, że rzeczywiście ta pamięć o dzieciństwie w jakiś sposób się wytłumia i na pierwszy plan wchodzą tylko te wspomnienia związane z wojną. I zaraz potem pojawia się opowieść o roku 98, kolejnym jakby też ważnym momencie w historii Albanii, kiedy do Albanii zaczęły napływać dziesiątki, setki tysięcy uchodźców z Kosowa. I kiedy okazuje się, że ta wojna w Kosowie też miała wpływ na wspomnienia, powiedzmy, tych młodych ludzi. No i siłą rzeczy, jakby przebywając też w Kosowie, słuchałam o różnego rodzaju doświadczeniach ludzi związanych z wojną 98 roku. I tak naprawdę w tej książce, którą teraz piszę, zajmuję się jakby tym, jak bardzo te wspomnienia są różne, to znaczy to, że zupełnie inaczej wspominają te 3 miesiące niby wojny mężczyźni, którzy teraz mają 50 lat, 60, dla nich to był jakiś rodzaj karnawału przemocy. To oni mieli jakby w rękach te karabiny, te pistolety, to oni jakby też mieli pewną taką moc sprawczą. I to też na nich spoczywał obowiązek obrony domostwa, powiedzmy. Oni się czuli męscy i w jakiś sposób jakby w tej roli właśnie takiego, trochę takiego dziwnego Rambo, też to wszystko było podszyte jakąś śmiesznością i jakby w tej, powiedzmy, tej takiej anarchistycznej republice mężczyzn trwał dramat dzieci i kobiet, czyli ludzi, którzy w jakiś sposób byli ofiarami tego całego jakby przedsięwzięcia, tego chaosu. I nagle okazuje się, że wojna, że ten epizod, powiedzmy, niby wojny, kompletnie inaczej wygląda w relacjach kobiet, a już jest czymś absolutnie głęboko traumatycznym w relacjach dzieci. I choćby chodzi o to, że po prostu pod koniec lat 90.
bardzo wiele osób miało dostęp do broni. W ogóle to był taki niemalże gadżet w domostwach i pojawia się mnóstwo opowieści o osobach, które straciły życie przez przypadek, bo ktoś się na przykład bawił bronią, albo ktoś się bawił granatami, albo ktoś komuś wrzucił granat do kaptura bluzy i nagle okazuje się, że te wspomnienia z dzieciństwa są absolutnie jakby zaburzone i są głęboko po prostu naznaczone traumą, mimo że tam nie było tego takiego, no, doświadczenia wojennego, które znamy po prostu z innych krajów. W zasadzie we wszystkich Państwa wypowiedziach powraca ta figura nieintencjonalnej ofiary, czasem przypadkowej, ale w ogóle też perspektywa ofiary, co też wynika bardzo mocno z tego, że wszyscy Państwo odwołujecie się do pracy z ludźmi, do rozmawiania, do mówienia, słuchania opowieści, prawda? W jakiś sposób bycia takim medium różnych ludzkich opowieści i oddawania poprzez swoje pisarstwo, przez swoje książki głosu tym ludziom. Ja chciałam zapytać o to, ponieważ taka właśnie praca z ludzkimi opowieściami bardzo różnymi jest też po prostu pracą z traumą, prawda? To te wydarzenia, czy tu i teraz, czy potem odkładają się w postaci właśnie jakichś traumatycznych obrazów i wspomnień. Ja chciałam tak po prostu zapytać o to, jak Państwo radzicie sobie z taką sytuacją? To jest to pierwsze takie bardzo proste może pytanie, ale też chciałam tutaj przywołać od razu pytanie od publiczności, które bardzo ciekawe, które już się pojawiło i jest bardzo mocno związane z tym, o co pytam, czyli właśnie rozmawianie z ludźmi jako pracę z doświadczeniem traumatycznym i o tym, jak sobie z taką pracą radzić i jakby też o cel jej, prawda, przy przywoływaniu i oddawania tego głosu ofiarom. Przeczytam jeszcze szybko tutaj pytanie, kończąc to własne pytanie. W jaki sposób godzicie Państwo chęć pozostania uczciwymi wobec swoich rozmówców i ich potrzebą, by przedstawione świadectwo było nie tylko zapisem ich cierpienia, ale też ich, cudzysłów, racji w konflikcie? Czyli też pytanie właśnie o słuchanie, sprawozdawanie, prawda, pewnej relacji z jakiegoś cierpienia, ale też z drugiej strony racji w konflikcie, jak tutaj autorka lub autor pytania to nazwała. Panie Wojciechu, czy możemy zacząć od pana? Bardzo proszę. W własnych traumach opowiadać nie bardzo się godzi, zwłaszcza kiedy przedmiotem opowieści są cierpienie i traumy ludzi doświadczonych naprawdę przez wojny. Ja może mam tak kaleką osobowość, że, ale nie miałem z tym nigdy żadnego kłopotu, natomiast miały z tym ogromny kłopot osoby mi bliskie, także ludzie, którzy byli moimi towarzyszami w czasie tych podróży, więc wiem, że takie obrazy cierpienia, tej wojny potrafią w człowieka wejść bardzo głęboko i stać się takim syndromem stresu urazowego, podobnym albo niemalże tym samym mechanizmem, na który później bardzo często cierpią żołnierze uczestniczący, będący stroną tego konfliktu. Oczywiście zrównywać dziennikarza, czy nawet ofiarę, to chociaż ofiarę wojny nie, ale dziennikarza z uczestnikiem wojny jest też pewnego rodzaju nieprzyzwoitością, ale stresu pourazowego możemy się nadawić, będąc świadkiem wypadku drogowego i mówimy o przypadku chorobowym, a nie o konkretnej sytuacji. Więc wydaje mi się, że od opatrzności dostałem taką
tak w kaleki sposób skonstruowaną osobowość, że nie miałem z tym kłopotu, nie uważając jednocześnie siebie za człowieka wybranego z wszelkiej wrażliwości, empatii, za cynika. Z całą pewnością cynikiem nie jest, chociaż nie mnie osądzać. No w każdym razie mam taką osobowość zadaniową, ktoś to kiedyś nazwał, która pozwalała mi odnajdywać się w tych sytuacjach traumatycznych, trochę na podobieństwo górnika, który zjeżdża 1000 metrów pod ziemię, żeby fedrować, a nie martwić się, czy bać się, że świat mu się zawali na głowę. Też zachowując wszystkie proporcje w tych porównaniach, to pytanie Państwa, jak pozostać uczciwym wobec rozmówców, a jednocześnie wobec ich potrzeby przedstawienia swojej racji, jest fundamentalnym pytaniem w dziennikarstwie. Dziennikarzom nie wolno utożsamiać się z jakąkolwiek ze stron, bo dziennikarz nie jedzie na wojnę, żeby współczuć czy trzymać stronę nawet tego, który jest najbardziej poszkodowany, tylko zdać relacje. Trzeba się tego pilnować za wszelką cenę. Niemalże starać się, nie powiem być automatem, ale jeżeli komukolwiek przyjdzie do głowy z czytelników, że dziennikarz jest stronniczy, to cała ta praca dziennikarska jest na marne, bo dziennikarz nie jest od wspierania którejkolwiek ze stron. Moje szczęście polegało na tym, jak można się zabezpieczać. No, dla mnie były dwa sposoby. Pierwsze to była moja kompetencja. W związku z tym starałem się, żeby ludzie, z którymi rozmawiam, wiedzieli, że ja wiem o tym, co się dzieje u nich w kraju i nie można mi opowiadać byle dyrdymałów, żebym w to uwierzył. Po drugie, no niestety to jest bardzo przykry obowiązek dziennikarza weryfikowania nieszczęścia. Jeżeli rozmawiałem z kimś, mu przytrafiło się w jego mniemaniu największe nieszczęście, jakie mogło się przytrafić, a dla ofiar to ich nieszczęście jest bezkresne i najgorsze. Ja musiałem się dopytywać jako dziennikarz. Jeżeli ktoś mi opowiadał, że u niego we wsi zginęło 1000 ludzi, to musiałem pytać go, ile było chałup we wsi, żeby zweryfikować, czy ta wieś rzeczywiście miała choćby ten 1000 mieszkańców. Gdybym tego nie weryfikował, brał za dobrą monetę wypowiedzi pod nazwiskiem, z miejscem zamieszkania, to w co drugiej korespondencji pisałbym choćby z Kaukazu o zbrodni ludobójstwa, bo ofiary tych konfliktów bardzo często używają tak wielkich słów. Pierwsza rzecz to była ta kompetencja, którą musiałem się nie chwalić, ale jakby zaprezentować wobec moich rozmówców, a druga to to, że w każdej chwili, na każdym kroku musiałem przypominać im, że to, że jestem po stronie gruzińskiej, a nie abchaskiej, nie znaczy, że jestem zwolennikiem gruzińskiej racji, ale jestem dziennikarzem, który za chwilkę od tej gruzińskiej strony przejedzie na abchaską i tam będzie taką samą dociekliwością, ale też empatią wypytywał ludzi o to, co im się przytrafiło. Ja nie byłem też jako dziennikarz od pouczania kogokolwiek czy nawracania na cokolwiek. Przedstawienie racji w konflikcie było też moim obowiązkiem. Kiedy jechałem do Afganistanu, żeby rozmawiać z talibami, to nie po to, żeby im dowodzić niesłuszności poglądów, ale właśnie po to, żeby dać im szansę przedstawić ich racje, dlaczego postępują tak, a nie inaczej, co nie znaczyło, to nie było usprawiedliwianie, ale to było zadanie dziennikarskie, które miało polegać na wyjaśnieniu sposobu myślenia takich ludzi jak talibowie. No, to mogą być talibowie, to może być przywódca jakiejkolwiek partii politycznej. To jest zadanie podstawowe dziennikarskie. To myślę, że moglibyśmy kontynuować tę perspektywę reporterską bardziej, panie Pawle. Dla mnie, w sensie ja jakoś podziwiam perspektywę Wojtka taką bardzo stoicką. Dla mnie było bardzo trudne, żeby nauczyć się w tej wojnie jakoś tam funkcjonować jako osoby zupełnie nieprzygotowanej i to jest znalezienie tego balansu. Myślę, że trochę mi to zajęło, kiedy mogłem powiedzieć, że patrzę na wojnę najpierw na Ukrainie, a potem na kolejne z takim chłodnym dystansem, ale nie pozbawionym wrażliwości, bo to też, co chyba Wojtek sugerował, że to nie jest po prostu jakieś takie bezuczuciowe i to suche, tylko
tylko że nie jest to określenie się po żadnej ze stron i trzymanie się tego, patrzenie na ten konflikt jakimś takim, no, korzystając z tego, że jest się jakimś tam obserwatorem, nawet bardzo bliskim tego wydarzenia. Ale tak, zgadzam się jak najbardziej, że chodzi przede wszystkim o to, jeżeli już się tam jedzie, żeby opowiedzieć to właśnie rację tych ludzi, różnych ludzi. Ja pewnie dla mnie najtrudniejszym jakimś takim zadaniem, które sobie postawiłem, było, jak pisałem książkę o Syrii, wyjaśnienie, dlaczego ludzie popierają państwo islamskie, miejscowi. Bo nam się kojarzy państwo islamskie jednoznacznie z zabójstwami, zamachami terrorystycznymi, no wszystkim co najgorsze, bombami, atakami z nożami, no wszystko, wszystkie makabryczne rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, to one się kojarzą z państwem islamskim. Ale jednak będąc w Syrii widziałem wielu Syryjczyków, wykształconych, niewykształconych, bogatych, biednych, no różnych, którzy popierali to państwo islamskie, ale nie wyglądali na ludzi, którzy z nożami w zębach tylko czekają na to, żeby obciąć komuś głowę, tylko mieli swoje różne powody, dlaczego to się działo. I w dużym stopniu, nie usprawiedliwiając całej tej historii, co robiło państwo islamskie, starałem się przedstawić to no właśnie z ich perspektywy. I to wyszła z tego trochę opowieść o potrzebie stabilności, bezpieczeństwa, kogoś, kto to zagwarantuje i niezależnie od tego, jaki porządek wprowadzi, co jest bardzo uniwersalną opowieścią, jak spojrzymy chociażby na Europę w latach 30. W tym sensie, że kiedy nagle znajdujesz się w państwie, które nie istnieje, kiedy przejście przez ulicę wiąże się z ogromnym ryzykiem, kiedy ciągle się martwisz o swoich bliskich, o swoje dzieci, jesteś gotowy poprzeć każdego w którymś momencie, kto zagwarantuje ci tę jakąś tam stabilność. No i to było jakoś dla mnie trudne, ale też bardzo ciekawe, żeby z jednej strony nie usprawiedliwiać działań tej organizacji, a z drugiej strony przedstawić motywację ludzi, którzy to robili. Więc wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Jest to bardzo trudne, bo jest to zawsze jakieś takie stąpanie po cienkiej linii, której łatwo się zsunąć. Ale to jest to najciekawsze, kiedy z jednej strony oddajesz głos stronie, no a z drugiej strony właśnie korzystasz jakiegoś tego atutu, czyli nie jesteś tym, który po prostu jeździ w każde możliwe miejsce, tylko masz jakąś tam ze sobą wiedzę, że możesz te rzeczy zweryfikować. Bo idealnie byłoby mieć za sobą zaplecze ludzi, którzy stoją za tobą, fact-checkerów, którzy wszystko zrobią, no ale często w rzeczywistości, szczególnie krajów mniejszych, wygląda to tak, że dziennikarz ewentualnie ze wsparciem redaktora zostaje z tymi opowieściami sam na sam, więc no, im lepiej ty się przygotujesz, tym lepiej możesz tę historię przekazać i z jednej strony właśnie opowiedzieć rację kogoś, no a z drugiej strony nie opowiadać jakichś tam propagandowych wstawek, które po prostu się przyjmuje, no bo jeżeli się po prostu tego nie wie, no to dużo łatwiej się na to złapać. I nie mówię, że się nigdy nie złapałem, pewnie każdy z nas, kto pracował tam w różnych warunkach, bo też nie zawsze udaje się być tak przygotowanym, jak się chce, wpadł w taką pułapkę, ale najważniejsze jest w tym, żeby się tego trzymać i żeby do tego dążyć, żeby to było jak najlepsze i jak najbliżej tego właśnie, no trzymania się tej swojej linii, po której się kroczy. To proponuję, żebyśmy jeszcze kontynuowali wątek bezpośredniego i naocznego doświadczenia traumy i traumatycznych doświadczeń, czyli poprosiłabym pana Sirhija i zakończylibyśmy ten wątek posttraumatycznymi kwestiami, pamięcią pani, i wtedy poproszę o wypowiedź panią Małgorzatę. Друзі, ну, мій досвід тут, мабуть, трішки різниця від досвіду моїх колег, тому що я не журналіст. Моє досвідчення трошки різниться від досвідчення колег, бо не єстем дзіннікажем. Я можу собі дозволити таку розкіш, як заангажованість. Можу собі дозволити на таку розкіш, таку приємність, як заангажування. Безперечно, я політично і ідеологічно заангажований. Bez wątpienia jestem politycznie zaangażowany. Ja w tej wojnie podtrzymuję Ukrainę. W tej wojnie stoję po stronie Ukrainy. I zrozumiało, że ja o tym mówię, ja nie przechowuję tę pozycję. I jasne jest, że mówię o tym, nie ukrywam swojego stanowiska.
І зрозуміло, що мені важко, неможливо зайняти в цій ситуації позицію просто спостерігача, як це прийнято, скажімо, в журналістському середовищі. I trudno mi, niemożliwe jest, bym w tej sytuacji przyjął pozycję obserwatora, tak jak to robią dziennikarze. Тобто, зрозуміло, що я сотні разів був на позиціях українських військових, і я жодного разу не буду на позиції проросійських військ, навіть якщо мене туди хтось придумає запросити раптом. Jasne, że setki razy byłem w froncie po stronie ukraińskiej, ale nigdy nie będę po stronie separatystycznej, jeśli nawet ktoś, komuś by przyszło do głowy mnie tam zaprosić. Я чудово розумію, що, скажімо, знову ж таки, в мене в прифронтовій лінії були, мабуть, сотні виступів перед цивільним населенням, але я розумію, що переважно туди приходять все-таки люди з проукраїнської позиції, що люди, які підтримують сепаратистів, на ці виступи просто не приходять. Я це розумію. Досконале розумію то, бо мав багато виступів в околицях прифронтових для людності цивільної, але досконале розумію то, що на такі виступи, на те читання приходять люди, які стоять по стороні української, що ті, які попирають сепаратистів, просто не прийдуть. Але хочу сказати таку річ, що для мене справді дуже важливим від початку була можливість не заступати за ту межу, де закінчується твоя заангажованість і починається пропаганда. Але дуже важливо, хочу сказати таку річ, що дуже важливо для мене є не перекрачання такої границі, за яку кінчується заангажування, а починається пропаганда. Мені здається, пропаганда шкодить у будь-якому разі. Мисля, що пропаганда завжди шкодить. Навіть якщо це проукраїнська пропаганда. Навіть якщо є то пропаганда проукраїнська. Мені здається, набагато важливішою і дієвішою, і ефективнішою є все-таки більш-менш, наскільки це можливо, правдива, адекватна подача інформації. Myślę, że o wiele ważniejsza i skuteczniejsza moim zdaniem jest prawdziwe pokazywanie informacji, przekazywanie informacji. Faktycznie znowu taki ja skażę taką paradoksalną rzecz. Ja zgadował tu knygi ukraińskich weteranów. Znów powiem taką rzecz paradoksalną. Wspominałem tutaj książki weteranów ukraińskich. І як це не дивно, от саме їхні книжки, мабуть, і є найменш чорно-білими. В них якраз війна показана з усіма її парадоксами, з усіма її, власне, якимись сумнівами, з усіма її неоднозначностями. І о ile, як то о диво, їх книжки показують війну як дуже неоднозначну з її всіма парадоксами і власне сперечностями. А як це не дивно, от саме ця така чорно-біла візія війни, вона зазвичай створюється людьми, які на війні ніколи не були, або які приїздили туди просто от подивитися на пару годин. I o dziwo właśnie ta czarno-biała wersja wojny, wizja wojny przedstawiana jest przez ludzi, którzy na wojnie nigdy nie byli albo byli na niej z wizytą na kilka godzin. A jeśli wy dozwolite parę chwilin, ja jeszcze bym chciał сказати na jedną temę. Jeśli pozwolą państwo jeszcze kilka minut, chciałbym powiedzieć na pewien temat. Страшенно цікаво те, що говорив пан Ягельський, власне, про от, так би мовити, етичний кодекс журналіста, про те, що журналіст мусить зберігати максимальну нейтральність, так? Bardzo ciekawe to, co mówił pan Jagielski o etycznym kodeksie dziennikarza, o tym, że dziennikarz musi zachować neutralność. А це якраз страшенно болюча дискусія для України от за останні ці 6 років. То через останні 6 років незвикле болезна дискусія на Україні. А тому що, як виявилося, суспільство просто не готове до якоїсь виваженої нейтральної подачі цих подій. Bo jak się okazało, społeczeństwo nie jest gotowe do neutralnego przekazywania opowiadania o tych wydarzeniach.
І частина громадян України просто відверто заявляла, що вони не хочуть, що вони не готові сприймати нейтральну інформацію. Потрібно саме емоційно і ідеологічно заангажована інформація про війну. I część obywateli Ukrainy mówi o tym, że nie mogą odbierać informacji neutralnych, że potrzebna im politycznie informacja politycznie zaangażowana. Ну, як на мою думку, емоційно це зрозуміти можна, тому що триває війна, і ти щоденно бачиш загиблих співгромадян. Багато твоїх знайомих, ну, знайомих, всіх нас є загиблі знайомі. Moim zdaniem na poziomie emocjonalnym to można zrozumieć, bo ciągle widać te wojenne wydarzenia, każdy z nas ma znajomych, którzy polegli. Ale z точки зору jakiegoś strategicznego baczenia, rozumienia tego, że власне, ми мусимо говорити про цю війну все-таки правдиво, ми мусимо називати речі своїми іменами. Я, чесно кажучи, не зовсім готовий прийняти ту чи ту іншу точку зору. Але з пункту відзення стратегічного, з пункту відзення такого, що мусимо мовити правду о тій війні, не можу цього якось заакцептувати, бо мусимо патрити на та справи з кожного пункту відзення. Для мене самого особисто це дуже болюче питання. Для мене самого то дуже болесне питання. Я намагаюся, повторюся, намагаюся не займатися, скажімо, створенням якоїсь агітаційної літератури, але іноді це дуже важко. Стараюся не творити якоїсь літератури агітаційної, але часами то дуже трудне завдання. Можна? Слово? Хотів тільки додати до того, о чому мовив Сергій. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, koledzy z Kijowa i ze Lwowa zapraszali mnie, żebym przyjechał jako doświadczony dziennikarz i poopowiadał im, jak to się pracuje, będąc korespondentem wojennym. Ja im dziękowałem zawsze za zaproszenia, ale odmawiałem, bo tłumaczyłem, że ja pisałem o wojnach w Afganistanie, w Gruzji czy w Sudanie, a nie odpukać niemalowane drewno i chwalić Boga nie w Polsce. Radziłem im raczej, że jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć, usłyszeć czyjeś doświadczenie, to żeby raczej zapraszali kolegów z byłej Jugosławii, z Serbii, z Chorwacji, z Bośni, jak oni sobie z tym problemem poradzili, bo nam dziennikarzom z krajów, w których wojny się nie toczą, jest bardzo łatwo opowiadać o bezstronności i ona może nie jest trudna, jeżeli jest się w takiej uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast zupełnie inaczej pewnie się pisze o wojnie i nie chciałbym tego nigdy doświadczyć, kiedy ona wybucha w moim własnym kraju. Przygotowuję teraz dla wydawnictwa Znak, razem z wydawnictwem Znak, coś, co roboczo nazywamy antologią reportażu wojennego. Piszę o II wojnie światowej i widzę, jak zupełnie inaczej o II wojnie światowej pisali Hemingway, Steinbeck czy Ernie Pyle, pisząc o lądowaniu w Normandii chociażby, a z jakimi problemami emocjonalnymi, już nie mówię o politycznych, zmagali się Wasilij Grossman czy Konstantin Simonow, będąc korespondentami z wojny we własnym kraju, w dodatku wojny, która początkowo była bardzo sromotnie przegrywana. Więc to jest dyskusja i problem, który zawsze był w dziennikarstwie obecny, ta bezstronność, a jednocześnie jak się pozbyć bezstronności, będąc obywatelem kraju napadniętego przez inny kraj. Ja myślę, że raczej bym zrezygnował z zawodu dziennikarza w takiej sytuacji. Czy może ktoś z Państwa jeszcze do tej kwestii chce się odnieść, to bardzo proszę. A jeśli nie, to... Якщо дозволити, та насправді я абсолютно з вами згоден. Це та страшенно цікава тема. От, власне, наскільки ми можемо бути відстороненими від подій, які робляться в нас в країні, і що ми можемо собі дозволити, говорячи про, скажімо, про сторонні події, так? Міхал? Міхал, ти мене чуєш чи ні? Ні? Міхал? Panie Michale, pan ma wyłączony mikrofon, gdyby pan mógł powtórzyć. Tak. To jest, całkowicie się zgadzam i to jest bardzo ciekawa kwestia, na ile możemy się dystansować do wydarzeń we własnym kraju.
Просто в цій нашій війні, російсько-українській війні, теж цікава тема, ну я думаю, про неї зараз важко говорити, але згодом, коли ця війна завершиться, коли Україна поверне собі контроль над кордонами, цікаво буде поговорити про участь в цій війні з боку сепаратистів, російських письменників і журналістів. W tej naszej wojnie bardzo ciekawe jest, znaczy teraz nie można o tym mówić, ale kiedy się ona skończy i kiedy Ukraina zyska kontrolę nad własną granicą, ciekawy jest udział rosyjskich pisarzy po stronie separatystów. Тому що вони, ну так само як ми, теж не приховують своєї ідеологічної політичної заангажованості. Dlatego, że oni tak samo jak my nie ukrywają swojej ideologicznej i politycznego swojego ideologicznego i politycznego zaangażowania. Вони приїжджають на територію України, на Донбас, на український Донбас, тому що вважають його частиною свого простору, свого життєвого простору, якщо користуватися нацистською лексикою. І бо вони приїжджають на Донбас, bo tam uważają go za część swojej przestrzeni życiowej, jeśli korzystać z terminologii nazistowskiej. Тобто не йдеться з їхнього боку, так само не йдеться, як і з нашого боку, не йдеться про жодну нейтральність. Вони ставляться до нас як до ворогів, вони, власне, приїжджають, підтримуючи одну сторону. Tak jak z naszej strony, tu nie ma mowy o żadnej neutralności. Oni przyjeżdżają tam popierając, wspierając jedną stronę konfliktu. I zrozumiało stawlenie do nich na przykład z boku separatystów, zrozumiałym jest stawlenie do nich z boku, skażemy, tych gromadzian Rosyjskiej Federacji, którzy popierają politykę Putina. No to całkiem zrozumiałym jest. Jasne jest, jak odnoszą się do nich separatyści, jak odnoszą się do nich obywatele rosyjscy, którzy popierają Putina. Ale тут з'являється ще один дуже цікавий і дуже незручний етичний момент. Ale pojawia się jeszcze jedna bardzo ciekawa i bardzo niewygodna etyczna kwestia. Як до цих письменників і журналістів ставляться в світі, ставляться, наприклад, в європейських країнах? Jak do tych pisarzy, jakich traktuje świat, jak traktuje się ich w krajach europejskich. Тому що ну не є секретом, що частину цих письменників радо перекладають в Франції, в Німеччині, в Америці, їх перекладають як частину російської літератури. Dlatego, że nie jest tajemnicą, że część tych pisarzy bardzo chętnie przekłada się we Francji, w Niemczech, gdzieś w Hiszpanii. Так, і себто тут от, власне питання виникає. Одна річ, коли ти читаєш журналістський репортаж з війни, і ти розумієш, що журналіст намагається до кінця бути нейтральним і об'єктивним. Інша річ, коли ти читаєш, ну, відверто пропагандистський твір, написаний про речі, ну, які фактично порушують всі нормальні закони сьогоднішнього життя. I jedna rzecz, kiedy czyta się reportaż neutralny na temat wojny, a druga rzecz, kiedy czyta się utwór otwarcie propagandowy, który porusza, znaczy narusza wszelkie prawa życia codziennego. Тобто це питання не лише про заангажованість письменника, це так само питання про етичність видавців, рецензентів, організаторів літературних фестивалів і книжкових ярмарок. І то кwestia, питання не тільки о заангажуванні самого писаря, але теж о заангажуванні видавців, tłumaczy tych, którzy organizują targi i książki. No ale co ma być nie zupełnie stosuje się naszej dyskusji, Mirona Bieloszewskiego, co ma być точно nie stosuje się. Ale to chyba nie ma związku z naszą dyskusją, a Mirona Bieloszewskiego to zupełnie nie dotyczy. Myślę, że po części dotyczy, ale nie będę rozwijała tego wątku. Pani Małgorzato, kwestia właśnie obiektywizmu, zaangażowania, niezaangażowania w pracy
z czyjąś opowieścią posttraumatyczną. I własna odpowiedzialność za ten głos, który się słyszy i jest jego medium dalej. No, ja przede wszystkim czuję się pisarką w tej mojej robocie i czuję się taką poszukiwaczką opowieści. To znaczy, no, zaczęłam od prozy, potem ze względów finansowych no, zaczęłam pisać też do gazet, wyjechałam do Bukaresztu, potem teraz jestem w Albanii i jestem często nazywana reporterką, bardzo mało się czuję reporterką, ponieważ ja trochę jakby inaczej pracuję. Nigdy nie są dla mnie ważne tak fakty, jak ważne są powiedzmy opowieści o doświadczeniu danego człowieka. I pewne rzeczy, jeśli chodzi o Bukareszt, pisałam zupełnie intuicyjnie, w ogóle nie zastanawiając się nad ciężarem każdej z tych rozmów. Ja po prostu byłam młodą dziewczyną przed trzydziestką i zawsze miałam przede wszystkim taki w głowie taki aspekt, że to jest historia, która jakoś bardzo głęboko mnie porusza, ponieważ opowiada o wolności, nie wiem, prawie do samostanowienia, niezależności, cierpieniu, przetrwaniu i tak dalej. Jakby to zawsze przede wszystkim jakby byłam taką kolekcjonerką opowieści, które potem tworzyły książkę o czymś. I tak naprawdę dopiero będąc w Albanii i zaczynając po uświadomieniu sobie, że tak to nie będzie książka o współczesnej Albanii, tylko to będzie tylko i wyłącznie książka o komunizmie, zdałam sobie sprawę w ogóle, po co ta książka ma być. W sensie po co ona jest, jakby na co ona też mi jest potrzebna, jakby co ja zbieram, czego ja poszukuję. No i nagle okazało się, że ja kompletnie nie umiem, nie potrafię i nie chcę rozmawiać ze sprawcami przemocy na przykład albo z ludźmi nomenklatury. Że za każdym razem, kiedy przychodzę do nich po opowieść, to kompletnie po pierwsze nie mam w sobie takiego powiedzmy jakiejś takiej agresji, jakiejś takiej powiedzmy chęci dochodzenia, do rdzenia ich motywacji powiedzmy i nie potrafię się też przebić przez narrację, którą oni sobie wytworzyli o przeszłości, w której jakby bardzo też no, zrzucali z siebie ciężar odpowiedzialności, czy jakby podkreślali, że byli tylko narzędziami, że mieli do wykonania jakąś rolę, mieli jakąś funkcję, starali się to robić jak najlepiej. Jakby zdejmowali z siebie cały czas ten ciężar odpowiedzialności, mówili, że to były takie czasy, że Albania była krajem zamkniętym, że nie było możliwości jakby ucieczki dosłownie i w przenośni przed tym systemem, a przede wszystkim był to taki system, który dotykał całych rodzin. To znaczy, jeżeli ktoś był powiedzmy funkcjonariuszem Sigurim, to też w jakiś sposób to wszystko byli uwikłani i jego rodzice i dzieci. Choćby dlatego, że jeżeli komuś się powinęła noga, to właśnie cała rodzina była karana przez dyktatora chociażby. I ja tak naprawdę, kiedy zbierałam te opowieści, to musiałam zmierzyć się z tym, po pierwsze z tym, że ta pamięć moich bohaterów jest zawodna. Kiedy na przykład zbierałam historię rewolty w Spaczu, takiego wielkiego buntu więźniów politycznych, takiego kawałka historii chwalebnej tej Albanii, takiej bardzo represjonowanej, to okazało się, że bardzo trudno jest mi znaleźć jakiś taki nawet chronologiczny w ogóle, chronologiczny zestaw zdarzeń, ponieważ każdy z tych bohaterów, z którymi rozmawiałam albo z tych pamiętników, które czytałam, no to wyłaniał się obraz, gdzie te punkty ciężkości były trochę przesunięte. Łącznie z tym, że mój główny bohater, na którym na początku ta opowieść się cała zasadzała, on stworzył absolutnie nierealną historię wybuchu tego powstania, tej rewolty, które rzekomo zaczynało się od tego, że jeden z więźniów miał czerwony szalik, który był zapełniony, że to był wełniany szalik, którego on nie powinien był mieć i potem nie chciał tego szalika zdjąć przed strażnikami. Ja pomyślałam sobie, mój Boże, środek zimy, jaki to jest szalenie filmowy motyw, ten czerwony szalik na śniegu, a potem okazało się, że nie było żadnego czerwonego szalika,
że mój bohater po prostu gdzieś może kiedyś obejrzał jakiś film wojenny, czy jakiś film o więźniach i tam jeden z więźniów może miał czerwony szalik. Coś po prostu, ta jego pamięć tak strasznie mu spłatała figle, że żadnego, absolutnie żadnego szalika nie było. I nagle ten czerwony szalik nie stawał się w ogóle opowieścią o tamtym zdarzeniu i o tamtej rewolcie, tylko stawał się opowieścią o pracy pamięci. I nagle okazywało się, że przede mną są te wyzwania, które się rysują, są dużo bardziej złożone i trudne. Właśnie ze względu na to, że trudno jakby, że cały czas muszę weryfikować tę narrację, a że czasem jest tak, że w ogóle narracji nie mogę zweryfikować, bo to jest tylko jedna perspektywa i na przykład brakuje świadków danego zdarzenia. Że to nie jest tak, że po prostu pewien obraz prawdy wyłoni się jako wypadkowa bardzo wielu historii, tylko że jest jedna, jedyna narracja i ja muszę po prostu albo wierzyć tej osobie i po prostu jej zaufać i być dobrej myśli, że ta osoba mówi mi prawdę, no albo powiedzmy z danej historii zrezygnować. I czasem tak było, że historia była tak dziwna i nieweryfikowalna, że po prostu z niej rezygnowałam. I ja sobie próbowałam z tym poradzić w ten sposób, że pisząc Błoto, jednak od samego początku trochę tę opowieść odrealniam. To znaczy, Błoto trochę się zaczyna jako taka opowieść, że był sobie kraj. I ja dlatego też posunęłam się do tego zabiegu, bo wiedziałam, że w jakiś sposób te opowieści siłą rzeczy, przez to, że mają tak gigantyczny ciężar emocjonalny, a jednocześnie jest to perspektywa tych 30-40 lat, odkąd one się zdarzyły, że, i jeszcze mając świadomość, że bardzo mało rzeczy jest zapisanych, a strasznie dużo w tej kulturze albańskich rzeczy jest opowiedzianych, więc siłą rzeczy w tych niektórych tekstach bardzo świadomie nawiązywałam do kultury oralnej, do tego, że te historie trochę zamieniały się w takie legendy, że ta osoba była, jeżeli jest naszym bohaterem, to ona była bardzo dobra, szlachetna i prawa, a jeżeli ktoś ją atakował i był jej przeciwnikiem, to był bardzo zły i podły i uosabiał sobą zło wcielone. Bo nagle okazywało się, że te opowieści moich bohaterów no po prostu zamieniały się w trochę takie właśnie baśni typowe dla kultury oralnej i jakby w ten sposób jakby to też tłumaczy, dlaczego to było, to jest opowieścią tak bardzo literacką, dlaczego ja tam sięgam, po prostu staram się sięgać do różnych sposobów opowiadania, bo też staram się pokazać mojemu czytelnikowi, że to jest w jakiś sposób opowieść zapośredniczona, że w Błocie nie ma tak dużo faktów, tak dużo chronologii, nie ma politycznego wytłumaczenia jakby różnego rodzaju fenomenów i zjawisk i wielu czytelników po prostu brakowało takiego politologicznego, historycznego spojrzenia na tamten czas. A dla mnie po prostu po tych bardzo wielu rozmowach z Albańczykami to była też w jakiś sposób opowieść o opowiadaniu i opowieść o pamiętaniu i też opowieść o pamiętaniu w sytuacji, kiedy te wydarzenia są tak strasznie traumatyczne i tak bardzo naznaczone emocjami. Jest pytanie od publiczności, które myślę, że w najpełniejszym sensie odnosi się właśnie do tego, o czym pani mówi i pewnie pani będzie najlepszą osobą, żeby na nie odpowiedzieć. Pytanie brzmi, na ile traumatyczne doświadczenia ludzi uwikłanych w wojnę możliwe są do opowiedzenia na bieżąco, a na ile musi minąć czas, żeby móc o takim doświadczeniu mówić? Być może ze względu na wspomniany przez pana Wojciecha Jagielskiego zespół stresu pourazowego. Czy nie jest tak na przykład z kobiecymi doświadczeniami, zwłaszcza gwałtem, o którym w ogóle mało się mówi i pisze? I ja wiem, że pani się też tymi sprawami zajmuje, więc zwłaszcza panią bym prosił o odpowiedź i też ciekaw jestem, czy właśnie w takiej pracy, którą pani wykonuje, pracy, która jest właśnie pracą ze wspomnieniami, z pamięcią, dochodzi do takich sytuacji, że na przykład jest pani pierwszą osobą, która słyszy w ogóle jakąś opowieść traumatyczną, bo musiał minąć właśnie tak długi czas, żeby osoba, która tego doświadczyła, była w stanie to opowiedzieć. No tak, jakby to też jakby takie wątki przy Błocie się pojawiały, że rzeczywiście docierałam do bohaterów, którzy nie opowiadali tego wcześniej, przy czym powiedzmy, że w lokalnej społeczności jakoś ta ich historia życiowa była znana, więc oni musieli jakoś znajomym o tym wszystkim opowiadać, ale no ja byłam pierwszą osobą powiedzmy w charakterze no, dziennikarza, już tak to nazwijmy, która siadała przed nimi z dyktafonem
i po prostu tę opowieść tak próbowała w ogóle wyraźnie też no, ustrukturyzować, w sensie znaleźć początek, środek i koniec i jeszcze jakby wspólnie tę opowieść powiedzmy omówić, czy jakoś tam przeżyć. Więc rzeczywiście no, jest tak, że oczywiście bardzo trudno się rozmawia z ludźmi, tym bardziej jeżeli oni są w podeszłym wieku i mam takie wrażenie, że oni są z tą historią jakoś tam niepogodzeni. Że jakby trudno też mierzyć się z takim ich powiedzmy postrzeganiem własnego losu, że oni mają poczucie jakiejś wielkiej straty czy krzywdy. Dużo łatwiej rozmawia się z osobami, które nawet o traumatycznym zdarzeniu już są w stanie opowiedzieć w taki sposób powiedzmy jasny, ponieważ ją przepracowali i stworzyli tę narrację o swoim życiu, która no, ze względu też na własne powiedzmy mechanizmy obronne jest pozytywna. Bo jakby to jest tak naprawdę to, z czym ja się mierzę, jakby nad czym pracuję jakby tutaj żyjąc w Albanii czy jeżdżąc do Kosowa, że jakby zbieramy różnego rodzaju narracje takie biograficzne o własnym życiu i też widzę w jaki sposób ci moi bohaterowie sobie te narracje konstruują, w jaki sposób to jest bardzo taka świadoma też rzecz o jakby opowiadaniu sobie życia i opowiadaniu sobie własnej przyszłości. I jaką rolę też w tym życiu odgrywa trauma, w jaki sposób oni są z tą traumą powiedzmy już oswojeni czy pogodzeni, w jaki sposób ją przepracowywali. Natomiast no, jakby bardzo ważną jest oczywiście kwestia doświadczenia kobiecego i oczywiście to wybrzmiewa i w opowieściach o komunizmie albańskim wśród tych kobiet powiedzmy średniego pokolenia i starszych, które jakby doświadczały przemocy seksualnej, która była głęboko wyciszona. Ona istniała w społeczeństwie, ale ze względu na kategorię wszechobecne jakby wstydu i taką głęboką potrzebę społeczną kontrolowania w ogóle kobiecego ciała czy seksualności. Nie można było w ogóle o tym opowiadać i jakby to doświadczenie przemocy seksualnej było bardzo głęboko no, wyparte też przez te kobiety. Więc z jednej strony to są takie narracje i nagle okazuje się, że ci mężczyźni opowiadający powiedzmy o rewolcie, o buncie w spaczu, czy o jakiegoś różnego rodzaju nieprzyjemnościach bycia internowanymi, to są zupełnie inne postacie niż te kobiety, które naprawdę nie są w stanie wypowiedzieć tego doświadczenia, dlatego że nie mają w społeczeństwie kompletnie przestrzeni na taką narrację i na taką opowieść. Jakby nie ma, nie, jakby żeby opowieść wybrzmiała też w jakiś sposób, bohater musi się czuć bezpiecznie i musi mieć takie poczucie, że jest społeczne przyzwolenie na daną historię. I tutaj wchodzi ta kwestia przemocy seksualnej wobec kobiet w czasach komunistycznych, potem przemocy seksualnej wobec kobiet w latach 90., kiedy one na masową skalę padały ofiarą handlu żywym towarem w Albanii chociażby. I potem kwestia po prostu masowych gwałtów w trakcie wojny w Kosowie, które były po prostu formą tortur na ludności cywilnej i też po prostu takim elementem propagandy powiedzmy serbskiej, gdzie celowo po prostu gwałcono muzułmańskie kobiety także powiedzmy w przestrzeni, no nie wiem, w przestrzeni ich domu, na oczach rodziny albo na oczach powiedzmy lokalnej społeczności, ponieważ był to jakby celowe po prostu narzędzie upokarzania tych kobiet, ale też niszczenia muzułmańskich rodzin i muzułmańskich społeczności, w których kategoria wstydu i czystości kobiety jest bardzo ważna. Więc w momencie, kiedy dzieją się jakby masowe gwałty i według jakby stanowiska rządu kosowskiego doszło do 20 tysięcy gwałtów, w momencie, kiedy to społeczeństwo jest no, głęboko konserwatywne, musiały minąć dekady i musiała się pojawić prezydentka Kosowa Atifete Jahjaga, która po prostu poprowadziła tak naprawdę w tej społeczności Kosowa no, dyskurs na temat tych gwałtów. Ona stworzyła przestrzeń w debacie publicznej, żeby te narracje jakoś mogły wybrzmieć, przy czym one na początku funkcjonowały tylko w formie zapośredniczonej i dopiero w 2018 roku pojawiła się pierwsza kobieta
Kosowianka, która opowiadała o tym doświadczeniu gwałtu zbiorowego podczas wojny w Kosowie. To była kobieta, która też dużo czasu spędziła za granicą, przyjechała do Kosowa, jakby zaczęła opowiadać. I to był tak naprawdę ten pierwszy głos, który się rozległ w debacie publicznej. Ona mówiła w telewizji i miała twarz, i miała imię i nazwisko, i zgodziła się o tym wszystkim opowiedzieć. Ten proces trwał 25 lat. Jakby ten proces w ogóle przepraszam, 15 lat. Ten proces przygotowywania się do tego, żeby ta debata mogła w ogóle zaistnieć. I musiał się pojawić autorytet w ogóle tej prezydentki, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla kobiet, żeby w ogóle pojawiły się renty dla nich, żeby one też po prostu czuły się... żeby pojawiło się społeczne przyzwolenie na tę narrację właśnie. Bardzo dziękuję. Mamy w nietypowej formie pytanie od publiczności w formie telefonicznej. Zadzwonił do mnie Tadeusz Sobolewski, wieloletni przyjaciel i Mirona Miałoszewskiego i znawca jego twórczości. I spróbuję teraz to pytanie zadać. Mam nadzieję, że to się uda głosowo. Tadeuszu, bardzo prosimy. Jestem, czy mnie słychać? Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać. Halo? Dobry wieczór. Czy słychać mnie? Tak, słychać. Tak, jestem. Czy słychać mnie? Nie, dobrze, słyszę sam siebie. Przepraszam, że tak się wtrącam, że w taki sposób technicznie złożony. Ale to, co mówi pani Małgorzata Rejmer, jakby się sprowokowało. Ja nie chcę wspominać Białorzeckiego, tylko w sposób pisania. Ten czerwony szalik, bardzo ważna rzecz. Literatura o wojnie, literatura niby faktu. Zrywało się nam połączenie? Nie, mikrofon jest wyłączony. Mówi, tyle lat opowiadałem o powstaniu i zawsze mówiłem, że tam jest zupa jagodowa w tym kuble. Ale skąd jagody w środku sierpnia w Warszawie w powstaniu na Starówce? Otóż to one tam były w jakimś sensie. One musiały tam być. I to, co niezwykłe jest u Białoszewskiego. To, że on zagarnia dwie rzeczywistości w swoim pisaniu. Z jednej strony jest straszliwie konkretny, ale to nie są fakty. To są fakty przeżyte przez niego. Ten narrator leży na łóżku, ma 47 lat, jest w dobrym stanie i humorze i opowiada, tworzy to powstanie słowami. Właściwie w jakimś sensie można powiedzieć, że burzy je też słowami. Z jednej strony jest to też opowieść o młodym człowieku, 20-letnim, ja czytałem tą książkę pierwszy raz, tym samym mam tyle samo lat, o chłopaku, młodym poecie, który przechodzi przez, przypadkiem znajdując się w powstaniu, jak większość ludzi, przechodzi przez te wszystkie kręgi piekła, przez ten Armagedon i przeżywa go, ale przeżywa go na naszych oczach. Znaczy, czytelnik ma taką satysfakcję, prawda, utworu, w których opowiadać znaczy żyć. Że ta opowieść w jakimś sensie jest ocalająca, ponieważ my wiemy, że ona się skończy dobrze. Narrator przeżyje. I to jest ta druga strona tej opowieści o powstaniu. Z jednej strony jest to opowieść szalenie konkretna. Pamiętam, kiedy czytałem o moim 11-letniemu wnukowi, i tam był opis płonącej ściany. Ściana się zapaliła. Ten wnuk mówi, ja wiem, jak ją gasić. Trzeba rzucić piach zmieszany z wodą. Potem czytamy dalej, ale Białoszewski robi to właśnie to samo. Jego ludzie robią to samo. Z jednej strony ten konkret, a z drugiej strony jest to
historia życia na tle możliwości śmierci, historia, która się jakby dzieje zawsze, może się dziać zawsze. Gdzieś w starożytnym Rzymie pod wybuchem gazu, po wybuchu Wezuwiusza. I również gdzieś w przyszłości, a może w jakiejś innej, gorszej jeszcze pandemii, prawda? Gdzie też życie jest loterią, gdzie życie staje się niemożliwe, a my mimo to wchodzimy w to, my, to znaczy czyli słuchacze i narrator. I to jest piękne u Białoszewskiego, już na koniec powiem, bo jest trochę, jestem z tym, że słyszę sam siebie, że z jednej strony Białoszewski właśnie jest przyziemny, z drugiej strony opowiada tą, daje tą książką, w moim poczuciu genialną, taką jest to opowieść o tym, jak żyć, jak przeżyć koniec świata, jak żyć w ostateczności, jak żyć wtedy, kiedy żyć się już nie da. 14 dzień powstania, 15 dzień powstania, już się nie da, ale się da. On opowiada i on musi opowiadać. I w tym opowiadaniu on żyje. Także jest tutaj jest bardzo wiele takich warstw w książce, także ukrytych warstw symbolicznych. Kiedy prawdziwe święto będzie powstania, to jest kapitulacja. To właśnie jest jedyny w polskiej literaturze taki obraz, kiedy kapitulacja jest świętem. Kiedy ludzie wychodzą na ulicę, jest to ni to żałoba, bo miasta już nie ma, ni to święto. I Milon zdobywa się taki okrzyk, narrator jego, że chciało się wszystkim żyć. Że mieliśmy dość zabijania i ginięcia. Prawda? I chcemy popatrzeć na słońce normalnie. Także połączenie tych dwóch wątków, tych dwóch płaszczyzn, najbardziej przyziemnej, faktograficznej i tej symbolicznej, takiej właśnie, jakby to powiedzieć, mistyczne, mistycyzm bez Boga, prawda? Można mnożyć. To jest też jakąś filozoficzną warstwę, bo to jest niezwykłe i to jest zawsze do osiągnięcia. Także w Państwa książkach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że było słychać w miarę dobrze tę niekonwencjonalną, nie. Czy ktoś z Państwa chciałby skomentować tę wypowiedź? Nowe stanowisko Sobolewskiego byłoby ogromnym nadużyciem, naprawdę. Nasza debata powoli dobiega końca. Mija właśnie, za momencik minie druga godzina. Nie mamy więcej pytań od publiczności. Nie mamy też za bardzo już czasu, żeby zaczynać kolejną rundę pytań, które przygotowaliśmy. Ten temat i to jeszcze w takim gronie, w którym każdy z Państwa ma własną, osobną i dużą pulę doświadczeń, jest tak wielki, że można by pewnie wiele takich spotkań odbyć i tego tematu nie wyczerpać. Myślę, że w tym miejscu musimy się niestety zatrzymać. Więc dziękuję w imieniu Fundacji Mirona Białoszewskiego wszystkim Państwu za udział i za wypowiedzi. Dziękuję Muzeum Woli za współpracę i gościnę internetową i Instytutowi Kultury Polskiej za współpracę w organizacji. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali, oglądali naszą debatę i zadawali pytania. Myślę, że tematy poruszone były momentami bardzo mocne i nie wiem jak Państwo, ale dla mnie to wiele z tych wątków to są rzeczy do przetrawienia i do dalszego przemyślenia. Mam nadzieję, że słuchacze tej debaty i widzowie czują podobnie. Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy.